To było w Dublinie, Już, teraz? już nadajemy w Dortmundzie. A, Dortmund. Już chyba nadajemy na żywo, także jak zwykle poproszę na czacie o potwierdzenie, że nas słychać. Paweł Płotkański, ja już jestem i czekam. Witam, Paweł. Siemanko. Luki Malw, siema. Dajcie tylko znać, czy wszystko ok z głosem. I zaczniemy sobie kolejny podcast MMA Śląskim Okiem. Mieliśmy być w trójkę, jesteśmy we dwójkę, ponieważ Jacek nie zdążył nadrobić gal. Ale słychać Damianek versus Danielek. Siemaneczko, panowie, słychać Góral. Także witamy was serdecznie, dobry wieczór. Ten niedzielny, może nie piękny dzień, bo pochmurno strasznie i pada cały czas, ale jesteśmy po dwóch galach, które miały miejsce wczoraj. No i sobie podsumujemy, czekamy też na wasze spostrzeżenia na temat tych gal. Na pierwszy ogień pójdzie gala EFM, a podsumujemy to sobie w dwójkę. Ja nazywam się Filip Błachut, a wraz ze mną trener Tomasz Jeruszka. Siemaneczko, panowie, witam wszystkich. Widzę stałych bywalców, cześć Góral, cześć Podkański, cześć Człowiek Lasu. Chyba jest nawet Akodo Buliński, tak jest. Popatrz, kto tu tutaj zawitał. Napisał, dawać opowieści z bramki. Oj, żebym tu ja nie opowiedział jakichś opowieści, w których i ty palcze masałeś. Opowieść z bramki świeża była nawet podczas wczorajszego live'u z UFC. Tak, wczoraj to była taka romantyczna bardzo opowieść, taki Romeo i Julia, jest i Madzion 2, siemaneczko. Góral, ja wczoraj trzy gale oglądałem. Którą trzecią? Krwawy sport, czy może galę bokserską Mateusza Borka? Ja niestety nie byłem w stanie się rozdwoić i wybrałem EFM wczoraj. Także witamy was jeszcze raz serdecznie wszystkich. Oczywiście na stole czekolada gorzka kokosowa z Wedla. Jestem ciekaw, czy ktoś z naszych słuchaczy też może spożywa podobną czekoladę. Podobną to stawiam, że Akodo, tylko że on woli wiśniową, ale z tej samej serii. Mam z nadzieniem kokosowym, on preferuje z wiśniowym. I na bank nie trzyma teraz diety, bo gale przesunięte i na bank siedzi i wpierdala teraz. Góral, krwawy sport, EFM, UFC. No to miałeś to szczęście, no ja krwawego sportu nawet nie sprawdzałem jeszcze wyników. Ja też. Jestem ciekaw, czy tam te gołe pięści wyglądały efektownie. Macie... Napisz Góral, tylko tak, czy fajne było ten krwawy sport, czy nie, bo ja też jeszcze krwawego sportu nie widziałem. Madzian pisze, że na krwawym sporcie Lechia troszkę pogrędziła. No, Michał Malinowski wspominał o tym podczas live'u z UFC, opowiadał o tym, albo nawet jeszcze podczas live'u z EFM. Co tam się działo, że kibice z Lechii wpadli? Wojciech Buliński, tylko białe Michałki. A tu się tak napina. Kiedyś jechaliśmy autem na Podkarpacie i jedliśmy białe Michałki, to umarł po 300 gramach. Już nie mógł jeść dalej, także tu jest słaby zawodnik. Luki Mal, wiadomo co z okładką UFC 4. Wiesz co, mi podczas tej gali nie rzuciłaś ta okładka. Nie widziałem też nigdzie w internecie, więc chyba jeszcze jej nie wypuścili oficjalnie. Jest już knockout na YouTubie, 19 sekundowy, czysto na szczękę. No pewnie powoli będę nadrabiał. No słuchajcie, nie będziemy przedłużać i przejdziemy do gali EFM 3, która miała odbyć się w Berlinie. Odbyła się finalnie w Dortmundzie. Gala zrobiona właściwie tylko i wyłącznie pod Michała Materle z dużym udziałem zawodników Berserker z Team Szczecin. W karcie wstępnej mieliśmy trzy pojedynki. W pierwszej walce w catchweightie do 74 kg, dwóch debiutujących zawodników, Krzysztof Friedel i Paul Zajer, zmierzyli się w tej walce, obydwaj pierwszy raz w zawodowym pojedynku, no i tutaj przez TKO wygrał zawodnik z Niemiec, Paul Zajer w czwartej minucie czwartej rundy odprawił Polaka. W kolejnym pojedynku, tutaj już w kategorii do 84 kg, Hodżat Hadżewant poddał Damiana Ostępa. To był pierwszy zawodnik z Berserkerów, który bardzo szybko został poddany duszeniem Brabo w pierwszej rundzie po minucie i 14 sekundach. I kartę wstępną zamykała walka Krzysztofa Dobrzyńskiego z Mateuszem Makarowskim, która zakończyła się większościowym remisem. I myślę, że na tej walce chciałbym się skupić. Tutaj Tomek, ty wiem, że nadrabiałeś galę dzisiaj na szybko jeszcze przed podcastem.
No remis tylko ze względu na to, że Mateusz Makarowski dopuścił się tam nielegalnego kolana w drugiej rundzie, w rundzie i tak przegranej. I skończyło się to wynikiem pewnie 10-8. Pierwsza runda na jego korzyść, trzecia też. Dobrzyński w ogóle nie miał tam nic do powiedzenia w stójce, szukał obaleń. Potem w trzeciej rundzie to już były takie obalenia wynikające z braku pomysłu, z braku tlenu. Myślę, że gdyby Mateusz Makarowski miał trochę więcej siły, to mógłby skończyć tą walkę przed czasem. Jakby babcia miała wąsy albo miała drucik, to by była radio, jak mówi stare porzekadło. Jakby miał więcej kondycji, a z drugiej strony jakby tamten miał lepszą stójkę, to można gdybać. No te pierwsze dwie walki, które pominąłeś, no to takie faktycznie trochę walki bez historii, bo niestety Polacy bardzo szybko zostali rozjechani. Pierwszy uderzeniami, drugi poddaniem, nic tam nie zdążyli pokazać. Ta gala się zaczęła dla Polaków tak no nieszczęśliwie. Natomiast warto by na początek powiedzieć o tym, że o jakości tego nagrania, bo wczoraj tam, jak słuchałem, jak byłem na bramce, jak tam wspomniałeś o moich teoriach co do tych gal w pay-per-view, przypomnę wszystkim, że ja taką tezę stawiałem, że teraz się tych gal więcej będzie pojawiało, bo wszelkie kryzysy przyspieszają pewne takie procesy, które i tak by kiedyś nastąpiły, tylko z różnych powodów po prostu nie są jeszcze zaczęte, a kryzysy je przyspieszają, bo zmuszają ludzi do wyjścia poza taką strefę komfortu. I ja sądziłem, że to właśnie tak będzie z galami w pay-per-view. Dotychczas organizatorzy gal unikali tego takiego gal bez publiczności w pay-per-view, bo bazowali jednak na tych biletach, żeby zarobić na sprzedaży biletów. To było takie oczywiste dla każdego organizatora. Walczyli o przyciągnięcie jak największej liczby ludzi na galę. Pojawiały się już jakieś tam pierwsze pomysły takich gal bez publiczności. To już nawet Wotorę już właśnie o tym wspominało wcześniej. Ale kiedy nagle się okazało, że nie ma możliwości zapraszania publiczności na galę, to nagle wtedy jedna, druga, trzecia gala wysypały się te pay-per-view. I na razie trzeba przyznać, że wygląda to obiecująco, bo chociażby ten Fen zrobił ten zakładany minimum 20 tysięcy pay-per-view sprzedanych, może nawet trochę więcej, także wygląda to obiecująco. No i małe organizacje, takie jak ta, też tego zaczęły próbować. Tu trzeba właśnie powiedzieć troszeczkę, że to są, wiadomo, pierwsze dopiero takie przypadki, to jeszcze wszystko raczkuje trochę i można mieć zastrzeżenia co do jakości. Ta pierwsza walka to był dramat w ogóle, bo tam komentarz był mało słyszalny, zagłuszany był przez publiczność, nie zgrali tych mikrofonów dobrze. W kolejnych już było trochę lepiej, ale i tak szału nie było. No to nie było to takie pay-per-view na wyższej jakości, ale jak oglądałem sobie dzisiaj, to poza tą pierwszą walką dało się obejrzeć. Wczoraj jak słuchałem sobie, no bo jak byłem na bramce, jak oczywiście nie słuchałem wszystkiego, bo nie dałem rady, bo jednak byłem w pracy, ale tak co udało mi się posłuchać, to muszę Cię pochwalić, że komentowałeś dużo lepiej niż tutaj chłopaki, którzy byli zatrudnieni w studio, bo zdarzyło mi się kilka wpadek, Kornik tam jeszcze mało się odzywał, ale on tak technicznie to ogarniał, a jego kolega to czasami takie babole sadził, nie obrażając go w ogóle, ale miałem wrażenie czasami, że on inne walki komentuje niż te, które ja widziałem. No i tak, pierwsze dwie walki bez historii, w pierwszej Polak, no, posłany szybko na dechy, oddał dosiad i zatłuczony z tego dosiadu. Drugą walkę wpakował się w brabo, bo niewiele ponad minutę wytrzymał i odklepał. No i trzecia walka już na pełnym dystansie. No właściwie streściłeś cały jej przebieg. Bardzo mnie zdziwiło, bo ja Makarowskiego kojarzę, zawodnika z Rzeszowa, i on w tej walce pokazał obalenia, właściwie obronę przed obaleniami na zero. I tu się zdziwiłem, bo on jakąś tam obroną przed obaleniami dysponował w poprzednich walkach, a tutaj dawał się obalać jak w masło. Nie wyciągał w ogóle wniosków. Zawsze Dobrzyński obalał go po niskim kopnięciu. Tak. Makarowski nisko kopał, Dobrzyński przechwytywał i kładł go na ziemię. I to się powtórzyło chyba nawet 8 razy, taka sekwencja, że Makarowski kopał, a Dobrzyński przechwytywał nogę i kładł go na plecach. No dokładnie, to raz, że żadnych wniosków nie wyciągał. Dwa, że narożnik mu nic nie podpowiedział, też tego nie zauważył. Trzy, że co to w ogóle za moda, no to jest kolejny błąd, ja o tym mówię w kółko, nie zaczynać niskimi, w ogóle okrężnymi kopnięciami, kiedy przeciwnik się nie cofa, nie zaczynać tym akcji, bo to się właśnie tak będzie kończyło i tu się właśnie tak kończyło. No byłem bardzo zdziwiony.
Po Makarowskim tak też widać było, że te trudy kwarantanny na niego wpłynęły. Co prawda wagę zrobił, ale był bardziej zalany niż zwykle i z tą kondycją też nie było tak dobrze jak zwykle. Może to na brak kondycji trzeba trochę zwalić. Obaj zawodnicy tutaj nie błyszczeli kondycyjnie, zresztą nie tylko oni na tej gali. No, ciężko tu mieć pretensje, bo wiadomo, że teraz z tymi treningami było różnie. No ale no, tak jak mówisz, większościowy remis wyniknął z tego faulu, no, zapędził się tym kolanem. Ja się bardzo cieszę, że na tej gali sędziował bosy, bo miał dużo pracy nie tylko w tej walce, ale i w innych, do czego dojdziemy. Obawiam się, że jakiś gorszy sędzia miałby problem, żeby to wszystko ogarnąć, a bosy się naprawdę dali mu zarobić na swoje wynagrodzenie. W tej walce bosy były akurat na punktach, nie? Tak, ale no, dojdziemy do tego, że później będą strasznie duże interwencje, będzie dużo interwencji bosego, dojdziemy do tego, ale tutaj bosy punktował, tak jak mówisz, no ale no, mieli sędziowie robotę i no i właśnie zaczęło się już od tej walki. Chociaż i w tej pierwszej walce tam sygnalizował ten zawodnik okładany z dołu, że jakiś palec w oko był. Nie jestem pewien, czy tam był jakiś palec w oko, bo jak ten go bił pięściami z dosiadu, po cholerę miałby otwierać rękę, żeby go uderzyć otwartą ręką. Też takie dziwne to trochę było, no ale, ale właśnie w każdej walce coś się działo. No i ten większościowy remis, taki no zaskakujący trochę, koniec końców to dziwnie wyszło. Stójkowa przewaga Makarowskiego, zapaśnicza przewaga Berserkera, do tego faul, do tego braki kondycyjne, taka trochę bójka się z tego zrobiła, taka mało techniczna momentami. No ale taka no, była pierwsza walka na pełnym dystansie na tej gali, no i pomimo tych właśnie takich braków trochę kondycyjnych, trochę technicznych, ale no, no, cały czas coś się działo, przez te trzy rundy dało się obejrzeć taką dłuższą walkę. Ale według Ciebie ten większościowy remis zasłużony, czy nie? Powinno tak być? Wiesz co, było też jeszcze, według mnie, nielegalne kolano ze strony Makarowskiego w trzeciej rundzie. I to powtórzył to dwukrotnie. Także mogło to się skończyć dyskwalifikacją nawet. Nie skończyło się. Natomiast co do remisu, mi ta punktacja, którą zaprezentował właśnie Łukasz Bosacki, czyli 29-27, pasowała najbardziej. No dokładnie, miałem takie samo odczucie, że to jednak powinno być tak właśnie 29-27, tak no, przez to odjęcie punktu tak to powinno wyglądać. No ale to właśnie pokazuje, jaki dobry sędzia to Łukasz Bosacki i na punktach sobie świetnie radzi i ten. Także mi ten większościowy remis słabo pasował, tak jak to dzisiaj mogłem sobie na spokojnie tą walkę zobaczyć, to ja tam żadnego remisu właśnie nie widziałem. No i tym pojedynkiem remisowym zakończyła się karta wstępna. Natomiast kartę główną rozpoczęliśmy od pojedynku znowu w catchweightie i tutaj mówiłem to już podczas transmisji live. Ja myślałem, że ten catchweight jest robiony pod Piotra Kalenika, który niecały miesiąc temu stoczył walkę na Babilonie i nie chce po prostu drugi raz docinać wagi. Natomiast cięższym zawodnikiem był tutaj Wojciech Janusz. Panowie zmierzyli się w limicie do 98 kg. No i tak jak mówiłem, mi Piotr Kalenik nie zaimponował na Babilonie w walce z Patrykiem Rogurzem, który jest docelowo zawodnikiem dywizji do 77 kg i faworyzowałem mocno Janusza. Nie pomyliłem się, zawodnik Berserker z Team Szczecin i klubu bokserskiego BKS Skorpion, w którym szkoli swoją stójkę. I właśnie ta stójka była kluczem do zwycięstwa, bo takimi prostymi kombinacjami, lewy na gardę otwierający, prawy już dochodził do celu, Kalenik wydeptywał ścieżkę dookoła oktagonu przez całe trzy rundy, podkręcił trochę tempo w trzeciej rundzie, widać, że był już podmęczony Janusz, ale jak nie udało, czuł tylko zagrożenie w stójce, no to obalił, więc pewne zwycięstwo zawodnika ze Szczecina. No ja się w ogóle zastanawiam, no dlaczego Kalenika jeszcze pamiętam z dawnych czasów, jak zaczynał swoją karierę, jak jeździłem do Białegostoku na te gale, gdzie on pierwsze pojedynki toczył. No już tak, on jest, no jest kawał chłopa, ale według mnie on powinien walczyć, pomimo tego, że on no, jest duży, to spokojnie uważam, że zrobiłby wagę średnią, nadawałby się tak warunkami do wagi średniej. Byłby silnym zawodnikiem w tej wadze średniej i tak już właśnie widziałem, że te jego takie inklinacje do tej ciężkiej, on tak cały czas coś się tak próbuje bić w tej ciężkiej, nie wiem dlaczego, a jestem pewien, że zrobiłby tą wagę średnią, a teraz nie dość, że w półciężkiej, to jeszcze w jakimś takim catchweightie niekorzystnym dla niego bardzo walczył. Widać, że sam nabrał wagi i się wolno ruszał bardzo.
Po Kaleniku trzeba powiedzieć, poprawił stójkę, pomimo że ten pojedynek przegrał w stójce, to ja pamiętam jego pierwsze walki i on głównie dążył do klinczu, do parteru, do obalenia, a teraz widać, że trochę te uderzenia poprawił. Ten ostatni pojedynek z zawodnikiem, co prawda kategorii 77 kg, który też sobie nabrał ostatnimi czasy wagi, wygrał w stójce przez KO, ładne, pod koniec pierwszej rundy. No ale to na dużo cięższego rywala i dobrego boksersko, no to nie wystarczyło. Widziałem, że Kalenik tak polował na początku na tego prawego cepa. Widać, że przykładał się do niego ostatnio, ale tak jak powiedziałeś, na tego samego cepa polował Kulkinio, który dużo lepiej ustawiał dystans, otwierał sobie akcję lewym, bił tego lewego, parę razy na tułów też ładnie wsadzał. I pierwsze dwie rundy to właściwie taki mecz bokserski był, tam prawie kopnięć nie było, obaleń też w ogóle nie było, walczyli sobie. Ja się w pewnym momencie śmiałem, bo cały czas był w głębokiej defensywie Kalenik, przez co on tak był spychany na siatkę, nie mógł wychodzić spod tej siatki i cały czas uciekał na swoje prawo. To wyglądało jak na rozgrzewce, odstawny-dostawny wokół sali w jedną stronę, a za nim cały czas Kulkinio na spokojnie w stałym dystansie się poruszał. Czekałem tylko, kiedy to się w przeplatankę zamieni. No i tak widać, że jak tylko po tych pierwszych dwóch minutach, kiedy jeszcze miał Kulkinio jakieś tam problemy lekkie z ustawieniem Kalenika, potem jak już wyczuł dobrze ten dystans, to trzeba strasznie Kulkinia pochwalić, bo miał straszny luz w barkach i w nogach, luźniutko się poruszał, idealnie czuł dystans, dużo lepiej niż Kalenik, który zaczął się szybko męczyć. Widać, że tam nawet kolory zmienił pod koniec tej walki. No i mega rewelacyjne ustawianie, to co powiedziałeś, otwierał sobie gardę lewym, bił prawy, już tam po połowie pierwszej rundy już Kalenik widać było, obawiał się tego bardzo i dlatego tak cały czas uciekał wokół klatki, zresztą to sensownie, bo gdyby stał w miejscu, pewnie by się skończyło przez KO. Próbował tych cepów Kalenik, ale no spokojnie przepuszczał sobie, pracując na nogach, berserker i sam wsadzał swoje akcje, a ten jego prawy był bardzo ładnie dokręcany, także nawet nie wiem, czy on nie miał troszeczkę mniejszego zasięgu rąk niż zawodnik z Białegostoku, ale pomimo to właśnie jego prawy dochodziły. Także mega fajny boks pokazał, widać, że ta bokserska praca w Skorpionie no, zrobiła swoje. No i trzecia runda, tam w połowie tej trzeciej rundy przyniosło się pierwsze obalenie, no, to nawet było po połowie. No i obalił bardzo łatwo Kalenika, który już mocno zmęczony był, naprawdę ciężko oddychał, już niespecjalnie postawił opór pod siatką przy tym obaleniu. W parterze jeszcze tam próbował sobie jakiegoś tam lekkiego, jakiegoś duszenia, ale to no, nie na zawodnika tej klasy, no i przegrywa tą taką no, dosyć miażdżącą decyzją. No ja bym, no bardzo fajny występ Kulkinio, mega fajna ta praca w stójce, bardzo fajna kontrola dystansu, kontrola oktagonu, super występ. Ja Kalenikowi bym zalecał zejście do wagi średniej, bo wtedy złapałby, po pierwsze miałby więcej kondycji, więcej luzu by złapał, bo widać było, że taki ociężały mocno był. Warunkami on mi też pasuje bardziej, byłby silnym średnim, a tak jest słabym półciężkim. No, mam tu na myśli oczywiście siłę fizyczną. Pochwalić trzeba Kalenika za tą poprawę stójki na przestrzeni lat, ale no, naprawdę z dużo cięższym rywalem, który ma naprawdę ten luz w stójce i ten dystans bardzo dobry i nie jest o taki ociężały, no to tutaj no, nie miał szans na tych wymianach stójkowych. Tutaj Góral pisze, Teneiro pamięta na pewno Kalenik kiedyś w Białymstoku pokonał pierzastego Dariusza w drugiej rundzie. No dokładnie, tak jest. Kazimierczuka Darka pokonał w drugiej rundzie. No ale pamiętam właśnie w tej walce Pierzok wtedy sprawił trochę problemów w stójce Kalenikowi, to nie był taki spacerek dla Kalenika, to ta pierwsza runda, no to tam Pierzok atakował sobie kombinacjami bokserskimi i to były czasy właśnie, kiedy Kalenik praktycznie stójki nie miał i to te postępy, które chwalę Kalenika, to właśnie od tamtego czasu, bo widziałem tam te występy na tych galach, które tam wtedy też przegrywał w stójce. No i od tego czasu naprawdę tą stójkę poprawił. Gdyby moim zdaniem zbił do tej średniej, złapał więcej luzu, żeby go te gabaryty tak trochę nie ograniczały, no bo teraz on po prostu był naprawdę nabity chłop tutaj i miał problemy z tym takim luźnym poruszaniem się jak jego przeciwnik. Jakby siedział w tej swojej naturalnej średniej, to by się dużo lepiej ruszał, być może łatwiej byłoby mu dokręcać te ciosy, nie byłyby takie sztywne, bo by się nie męczył tak szybko. Wiadomo, że za dużo masy ponad naszą naturalną, no to nas bardzo męczy w walce. Dlatego ja bym Kalenikowi doradzał wrócić do średniej i tutaj by mógł jeszcze sobie naprawdę fajnie powojować. Jest trener dumny z mojej wiedzy?
No, góral kozak jesteś, naprawdę. Takie smaczki wyciągasz, nie? To była jeszcze walka amatorska, to mało kto o tym wie. Czyli musiał być na tej gali. No, ciekawe, czy był, czy nie, ale no szacunek, góral, szacunek za tą tą. I przy okazji siema, Przemek, nie widziałeś gali tej FM3, no postaram się to jak najlepiej umówić dla was. Przejdźmy do kolejnego pojedynku i tutaj Wojtek Janusz otworzył kartę główną i każdy kolejny pojedynek już do samego końca. To były pojedynki mistrzowskie, ale na dystansie 3x5. Pewnie pandemia i tak dalej. Pas w kategorii 66 kg powędrował na biodra Nikolaja Grosdiewa, który trenuje w klubie SBG w Irlandii. Podobno miał nawet okazję trenować z Conorem McGregorem. No, raczej zapasów nie nauczył się od Irlandczyka. Mołdawski Bułgar trenujący w Irlandii no, dążył do parteru. Wygrał przez duszenie, które anonser nazwał front choke'em. No, czekam na twoją opinię na temat tego duszenia. Ja miałem okazję robić z bułgarskimi zapaśnikami, będąc tam w delegacji. No i oni próbowali właśnie takich duszeń. Takie właśnie, nie wiem, jakoś to zapaśniczo bardziej mi podchodziło. Pod jakie duszenie ty byś to sklasyfikował? Ja bym o tej całej walce jeszcze więcej powiedział. Do duszenia dojdziemy na koniec, bo to było wykończenie tej walki. Muszę wszystkich ostrzec, że tutaj nie będę za obiektywny, ponieważ ja nie lubię Michała Domina jako zawodnika. No, jeszcze bardziej jego trenera nie lubię. Mam jakieś tam swoje jakieś porachunki z przeszłości, można powiedzieć. No i postaram się teraz być jak najbardziej obiektywny. Jeżeli mi się to nie uda, to wybaczcie. Ale właśnie czekałem na tą walkę i pomimo, że to Polak walczył z mołdawskim Bułgarem mieszkającym w Irlandii, no to jednak byłem właśnie za tym mołdawskim Bułgarem mieszkającym w Irlandii i trenującym z Rudym, którego nie lubię. Ale to jednak jemu kibicowałem, bo jeszcze bardziej nie lubię tego teamu Octagon Inżbut Żory. No i tak jak patrzę na tą walkę, to tutaj straszne babole wsadzili komentujący, to znaczy Kornik nie, ale jego ten kolega z MMA Rocks to tutaj takie opowiadał czasami kocopoły, że no, zastanawiam się, czy ja oglądam tą samą walkę, którą on komentuje. No, plan Michała Domina na walkę był generalnie prosty, walczyć w stójce, miał przygotowane tam kopnięcia i nawet fajnie mu wchodziły te parę razy tymi low kickami. Na łydkę. Tak, na łydkę, na udo tak samo, ładnie po tam parę razy trafił mołdawskiego Bułgara trenującego w Irlandii z McGregorem, przy czym też robił błędy, bo był cały czas zaganiany na siatkę i spod tej siatki bił te kopnięcia i pomimo, że czasami właziły, To później też dawało się łatwo obalać. Tam słuchałem podpowiedzi z narożnika Polaka. Tam właśnie uderzyło. Dziennik 13SD, dzięki za suba. I atakować lewym po przekroku. Jakąś taką akcję typową z tajskiego boksu miał robić i nie udało mu się tego zrobić ani razu, bo był podczas prób tego był obalany. Bardzo ładnie wchodził w tym momencie w tempo Bułgar. No takie akcje spod siatki to raczej słabo wchodzą. Tak jak powiedziałeś, też wątpię, żeby tych zapasów nauczył się w Irlandii, bo wydaje mi się, że on trenował zapasy tam u siebie jeszcze w Bułgarii i z taką bazą zapaśniczą przyjechał i zaczął trenować w klubie MMA w Irlandii, tak przypuszczam. Przy czym trzeba powiedzieć, że stójka momentami też fajnie temu Bułgarowi szła, bo tam parę razy na przykład takimi frontkickami spychał Michała do tyłu. No i obalenia w drugiej, trzeciej rundzie to były takie, że najpierw wchodziły ciosy, wstrząsały Michałem, a później dopiero wchodził i obalał w tempo. W pierwszej rundzie to było obalenia z nogi na wysoko, a w drugiej, w trzeciej rundzie to były po ciosach. Był Michał wstrząśnięty, a dopiero później był obalony. Także tak stójka też nie była taka jednostronna, zwłaszcza, że tam Michał robił błąd, bo cofał się pod siatkę, nawet bez jednego ciosu jeszcze nie było. Cofał się pod siatkę i tam dopiero zajmował pozycję, z której się tam próbował bronić. No i w tej walce właśnie sędziował Bosy i miał dużo roboty i chwała organizatorom, że zatrudnili Bosego, bo na początku nieładnie zagrywał w pierwszej rundzie Bułgar, który dostał za to ujemny punkt, przez co tą rundę oceniłem remisowo. Nie wiem jak ty.
Tu chodzi ci o to uderzenie głową. Nawet dwa uderzenia głową. To było tak właśnie, że z nogi na wysoko obalał Domina i kontrolując go w parterze, no sprzedał mu dwa razy bańkę. No taką może nie była jakaś super mocna, ale jednak sprawiała wrażenie na mnie, jak specjalnie sobie to obejrzałem trzy razy, na takiej intencjonalnej, nieprzypadkowej. Tak. To wyglądało tak jakby, może nie, że chciał go tym może rozciąć, ale tak jakby wchodził do kontroli głowa-głowa, ale zamiast wejść tak normalnie, jak to się powinno zrobić, przyłożyć głowę i kontrolować, to wjechał nią po prostu tak, że to ewidentnie było uderzenie. No, nie rozcięło to Michała, ale no, na pewno to jest nielegalna technika i tu Bosy się zachował bardzo przytomnie. Za każdym razem przerywał walkę, podnosił ją do stójki, to miała być forma kary, no jeżeli ten z góry fauluje w taki nieładny sposób, no to traci wypracowaną pozycję. I tak właściwie zrobił prezent Dominowi zawodnik z Irlandii. Takimi faulami, bo krzywdy mu nie zrobił, a wyrównał rundę punktowo i jeszcze dawał mu podnosić tą walkę do stójki sędziemu. Także super postawa sędziego Bosackiego. A w drugiej rundzie z kolei to Michał Domin sfaulował łapiąc się siatki. Ostatecznie tego obalenia i tak nie obronił, chociaż dzięki niemu utrzymał się dłużej na nogach i spowodował, że musiał więcej siły zużyć Bugar na obalenie Polaka. I tutaj też od razu Bosy przytomnie zareagował. Bardzo mi się podobało to, że Bosy już widział, że w moment, kiedy łapał się siatki Domin, ale dał radę Irlandczyk to dokończyć, Bosy nie przerwał tej akcji, wykończył ją Irlandczyk i dopiero w momencie, kiedy Irlandczyk ustabilizował pozycję, Bosy doskoczył, upomniał Polaka i wznowił walkę, tak że tam nie było później kombinowania, wracania do pozycji. No naprawdę mega, no tak powinien, jakby tak każdy sędzia ringowy pracował w MMA, no to byłoby naprawdę, nie byłoby się o co spinać, o takie dziwne akcje w ringu. W trzeciej rundzie z kolei znowu tak na pograniczu, zanim doszło do tego duszenia, o którym wspomniałeś, to znowu na pograniczu był Bułgar, bo zaczął ładować z tej pozycji już przed tym front choke'iem, zaczął ładować łokcie i te łokcie wchodziły momentami w okolice kręgosłupa, miałem wrażenie, i tutaj czuwał też Bosy, od razu tam upomniał, kiedy te łokcie tam niebezpiecznie blisko kręgosłupa były. No ale skończyło się ostatecznie, Michał Domin próbował iść broniąc się, kiedy już był w tej pozycji, próbował jeszcze tam sam obalać, iść po nogę, ale oto widać było przepaść zapaśniczą na korzyść Bułgara, który pięknie to wybronił. No i ostatecznie złapał właśnie, wcześniej najpierw zapiął krucyfiksa, kiedy Michał był na plecach. Ja sądziłem, że już Michał z tego krucyfiksa nie wyjdzie, ale tu no, trzeba pochwalić Michała, bo z tego krucyfiksa, chociaż bardzo dobrze kontrolowanego, dał radę wyjść. No i wpadł właśnie w taką pozycję ręka-głowa. Jeszcze próbował łapać tą nogę, rozciągnął go najpierw Bułgar, potem podszedł kolanami, zapiął to duszenie. No i teraz pytanie, co to za duszenie było? Na gali nazwano je front choke'iem, na tapologii jest jako gilotyna. No i wspomniałeś, że zapaśnicy tam w Bułgarii często łapią takie duszenia. Ogólnie wszyscy zapaśnicy mają to do siebie. Oni bardzo dużo pracują z tej pozycji ręka-głowa i w zapasach nie wolno zakładać technik kończących, duszeń, nie można kogoś udusić. To jest teoria. W praktyce zapaśnicy bardzo często zakładają właśnie takie coś quasi-duszenie. Ja widziałem kilka razy nawet, jak zapaśnik któryś odpłynął podczas zawodu, właśnie kontrolowany z ręka-głowa, był trzymany w czymś w rodzaju anakondy, albo brabo, albo nawet gilotyny i z tego bronił się przed obaleniem, a tu wchodziło duszenie. Kilka razy zawodnik odpływał i dochodziło do kuriozalnych sytuacji na zawodach zapaśniczych. Jak to punktować? Bo była walka wznawiana dalej. Odpłynął zawodnik, tracił przytomność, był cucony i walka ruszała dalej z podobnej pozycji. To jest według mnie głupi pomysł, bo wiesz, jak to jest po tym, tak. Odpłynąłeś kiedyś po duszeniu? Odpłynąłem, no. No i to wiadomo, że to stosunkowo szybko się dochodzi do siebie po tym, ale jest potrzebna chwila, żeby pamięć wróciła i wszystko, ale jednak to zabiera bo to mózg był niedotleniony przez chwilę, to później powoduje, że dużo kondycji zabiera, nie ma takiej orientacji w przestrzeni dobrej przez dłuższy czas. No i to są takie kuriozalne sytuacje. Sędziowie tego na zapasach, którzy się na duszeniach specjalnie nie znają, tego nie wychwytują. I to jest taki jeden z minusów zapasów, jeżeli tak chodzi o to sędziowanie, które ja bym powiedział. Tu by sędziowie się musieli bardziej, jeżeli chodzi o duszenia, dokształcić, moim zdaniem. Natomiast tutaj właśnie podobnym takim duszeniem, takim zapasów wynoszonym,
No to właśnie skończył Domina Bułgar i to było, moim zdaniem, to było takie blisko gilotyny było. To nie było brawo, to był taki jakby złapany do gilotyny, przy czym ta jego głowa była pod klatką piersiową, nie pod pachą. I to tak duży błąd zrobił Michał Domin, bo on chyba na początku zlekceważył to duszenie. Wydawało mu się, że właśnie to nie jest jakoś tak dopięte porządnie jak gilotyna i wsparł się na obu rękach mocno w parterze, tak jakby chciał podnosić się do stójki. No i tutaj dopiął sobie to duszenie i Michał Domin wyraźnie zgłupiał, chyba nie miał nigdy właśnie do czynienia z jakimś takim zapaśniczo atakującym duszeniami. Sparring partnerem, bo ewidentnie nie wiedział, jak to bronić. Próbował, podniósł kolana do góry, próbował się podnosić. W tym momencie nogi nagle mu się pod nim ugięły, jakby zaczął odpływać. Jeszcze zdążył to odklepać na dole. No i Bosy to szybko przerwał. Także to było takie zapaśnicze duszenie. Te zapaśnicze do duszenia, one nie są takie idealnie, jak te, których się uczysz na treningach, trenując grappling. On najbardziej według mnie to przypominało Ezekiela albo gilotynę. Wiadomo, Ezekiel jest z przodu, albo taki Ezekiel z tyłu założony, albo gilotyna, bo jedna ręka była pod szyją, druga ręka była na szyi, także taka gilotyna złapana na styl Ezekiela. No więc najszybciej to, najbardziej by to pod gilotynę podchodziło moim zdaniem i tak jak jest na topologii jako gilotyna, no to według mnie to jest najbliżej, tak bym to zakwalifikował, przy czym to jest taka zapaśnicza wariacja tego duszenia dokładnie. I na przykład trener Ankos Zapasy, czyli Andrzej Kościelski, Ankos MMA już, przepraszam, kiedyś to był Ankos Zapasy, teraz Ankos MMA, on słynie z takich duszeń, bo chociaż chłop ma już te 5 dych na karku, on się jeszcze kula z łopakami na macie, rusza się normalnie i słyszałem właśnie, że on mega łapie takie duszenia na rozmaite sposoby, takie właśnie zapaśnicze i potrafi w tym z tego umęczać, zaduszać i mu to fajnie idzie. No to jest taki właśnie znak tych ludzi z backgroundem zapaśniczym. No a też trzeba pamiętać, że zapaśnicy są zazwyczaj bardzo silni zawodnicy i oni dość siłowo to zapinają i też tam nie jest technicznie, tylko właśnie wszystko siłą naciskane na szyję. No i jak widać, to potrafią taką właśnie, prawdziwa siła techniki się nie boi i potrafią tym zaduszać zawodników MMA, jak właśnie widzieliśmy na załączonym obrazku. Przejdźmy do kolejnego pojedynku i tutaj ja się śmiałem podczas transmisji wczoraj, bo dwóch zawodników kategorii średniej walczyło o pas kategorii półciężkiej. I tutaj nawet Fabian Warzecha, jeden z naszych patronów, który ma bardzo obszerną wiedzę na temat zawodników z przeróżnych zakątków świata, no ale był zadowolony z doboru rywala. No, Will Flery to zawodnik z Bellatora, może nie walczył tam z nie wiadomo jakimi zawodnikami, chociaż tam była walka z Amedowskim. Natomiast Różański bardzo ładnie przeprowadził ten pojedynek. Jak już obalił, to ciężko było spod niego wstać i udusił sobie ładnie trójkątem rękoma. Tutaj widzę, Góral, potraficie poprawić humor. A zdrać, co tak poprawiło twój humor. I daj znać, czy byłeś na tej gali w Białymstoku, kiedy walczył Kalenik. A jeszcze zanim przejdziemy teraz do tej walki średnich w półciężkiej, to jeszcze do tamtej walki to musiałbym powiedzieć jeszcze o jedną rzecz, jeżeli chodzi o organizację. Teraz mi się przypomniało. Rozwaliło mnie, że tam było coś pomylone z kolorami narożników ewidentnie. Tak. Bo walczyli chłopaki, Domin miał niebieskie spodenki, Mikołaj miał czerwone, a byli wyświetleni odwrotnie i zaanonsowani przez anonsera też byli odwrotnie, także nie wiem, czy to... Ja też miałem pomyłkę podczas komentowania. I wcale ci się nie dziwię, bo tam im się coś poplątało właśnie, to widać, że takie jeszcze niedogranie organizacyjne. No ale to taki detal tylko, nic strasznego się przez to nie stało. A wracając teraz do tej walki, gdzie Róża Różański, berserker, no faktycznie taki zawodnik kategorii 84 kg, zmierzył się z Willem Furym i ja muszę przyznać, że bardzo fajne to zestawienie było, podobało mi się. Myślałem, że wygra to raczej Różański, chociaż no to było tak, no powiedzmy, dawałem to, nie wiem, 60-40, albo nawet 55-45, bo jednak Will Fury, jakkolwiek się jego nazwisko wymawia, no to on jednak te poddania ma bardzo dobre i myślałem, że co prawda raczej wątpiłem, żeby był w stanie poddać Różę, ale że będzie mógł go obalać i kontrolować, atakować cały czas technikami kończącymi, spodziewałem się, że może wygrać przez decyzję.
I była naprawdę fajna walka. W tej pierwszej rundzie faktycznie obalał Różę. Róża tam został obalony. Ładnie się bardzo bronił w tym parterze, skręcając się do skrętówy. Wychodził z tego. Były takie zwroty akcji w tej pierwszej rundzie, ale już zaznaczyła się przewaga stójkowa Różańskiego. Widać było, że jeżeli chodzi o stójkę, to pomimo, że Will też tam próbował jakichś tam high kicków, jakichś pojedynczych akcji, walczył z Mańkuta, próbował uderzać. Parę uderzeń doszło do głowy Różańskiego. To one w ogóle nie robiły wrażenia na Różańskim, także trochę taką trochę watę w rękach ma Will Fury, tak miałem takie wrażenie. Natomiast uderzenia Różańskiego robiły na Willu już duże wrażenie i coraz bardziej się ich obawiał. I to jak doszło do tego skończenia w trzeciej rundzie, to było po podłączeniu. Najpierw podłączył go w stójce Różański, a już w poprzednich rundach też trafiał celnie na głowę. No i potem wykończył w parterze, obalił, tam jeszcze poprzechodził sobie pozycję i w pewnym momencie miałem wrażenie, że będzie chciał też kończyć uderzeniami, ale jak wyczaił tylko okazję, zrobił błąd Will i zostawił tą rękę, no to przeszedł ładnie do tego trójkąta rękami i zadusił, ale też Will ładnie się w tej walce pokazał. Nie był tłem, tu była taka dosyć wyrównana ta walka była, pierwsza runda zwłaszcza była wyrównana, w drugiej ta przewaga uderzeniami Różańskiego już zaczęła się odkładać, ale no mieli obaj swoje momenty. Bardzo mi się ta walka podobała. No, tak samo, no, że walczyli sobie o pas 9-3. No, zastanawiam się, czy Róża teraz będzie bronił tego pasa w 9-3. Ja nie sądzę, że w ogóle dojdzie do czwartej gali European Fight Masters. Chyba, że Michał Materla miałby mieć znowu 13-miesięczną przerwę, bo umówmy się, bez jego nazwiska nie zbudują gali na pay-per-view. I tak wątpię, że ona się sprzedała w jakąś rekordowej sumie sprzedanych subskrypcji. Także... A ja bym tak nie skreślał tej gali, bo kto powiedział, że ona będzie w pay-per-view? No, tu organizatorzy tej gali tak jechali, że tu na jakichś targach fitness się odbywały tak, tak. Poprzednie gale. Tą zrobili w pay-per-view, a następna wcale w pay-per-view już być nie musi. To może po pierwsze, tak Materla już tam więcej nie wystąpi. To prawda. Czyli musi zwakować pas. Pewnie zwakuje pas, ale no na przykład już sobie mają Różańskiego, który tam pewnie będzie walczył. Dojdziemy zaraz do Piskorza. Mają tego Nikolaja Grozdewa, który zanim ucieknie do większej organizacji, ma dopiero 3 walki stoczone, może jeszcze umieć sobie bronić. I na razie wszystkie 3 wygrane. Tak, i to zapowiada się, taka gwiazda może być. Tu też wiadomo, pomoże to, że trenuje z Conorem McGregorem. Także taki potencjał mają. Ja właśnie myślę, że będą jeszcze. Zestawienie Różańskiego z Willem Flery było według mnie jednym z najlepszych na tej gali. No, Przemek Głuszczyszyn o tym samym tak. Napisał. Dla tylko, mnie że ja się tutaj nie zgadzam, że zaraz po Materli z Przemkiem, bo Michał Materla spoko, ale jego rywal no nie był dobrany do tego. To był, ja już wspominałem o tym razem z Michałem Malinowskim, który od właśnie walki Różańskiego komentował ze mną w wczorajszą galę, że rywal dla Michała Materli był dobrany taki, żeby nie sprawił mu za dużo problemów. To miała być walka, którą Michał Materla ma wygrać. Bez, tutaj ja nie zamierzam rzucać oskarżeń, że ktoś wybierał i tak dalej. Po prostu rywal miał być dobrany taki, aby to nie było zbyt duże wyzwanie. Zresztą TJ Marciniak w programie Koloseum na Polsacie powiedział w czwartek, że duży wstyd, a mała chwała. Jeżeli chodzi o to zestawienie, no bo tak naprawdę ono daje Michałowi tylko no, zachowanie tego, że zawalczył, wszedł do klatki, zielone okienko na Sherdogu czy tam na Tapology, ale nic więcej poza tym nie przychodzi z tego wygranego pojedynku. Przejdźmy do co-main eventu i tutaj znowu walka o pas, tym razem kategorii półśredniej. Mateusz Piskorz pokonał Marcela Gramińskiego przez dyskwalifikację. I tutaj znowu było kolano w pozycji parterowej. Piskorz bardzo mocno rzucił się na Grabińskiego od razu. Narzucił wysokie tempo, dociskał do siatki. Finalnie znalazł się sam potem w parterze. No i dostał takie czyste kolano, będąc w pozycji takiej dwoma kolanami na macie. Dostał kolano na twarz, po czym jeszcze przyjął ze 2 ciosy. No i po konsultacji z lekarzem i z narożnikiem walka uznana za wygraną przez dyskwalifikację. Czy uważasz, że to była słuszna decyzja? No więc
Marcel Grabiński, który na Tapology jest jako Mohamed Grabiński, tak. To mnie zawsze zastanawiało, on ma polskie korzenie, nie wiem czy on na islam przeszedł i się lansuje jako Mohamed czy jak, no, nie wiem o co z tym chodzi, natomiast no, pokazał się mega niesportowo, bo o ile walkę dał bardzo fajną, ta pierwsza runda była w wykonaniu bardzo agresywnie, zaczął Mateusz Piskorz, poleciał do przodu. Nie widziałem ważenia, ale słyszałem, że na ważeniu tam między sobą się tam spinali mocno, zapowiadali soluwę, rzeczywiście była soluwa. Mateusz Piskorz poleciał jak wariat na początku, czym sprawił Marcelowi Mohamedowi duże problemy na początku. Było bardzo dużo walki w tajskim klinczu, z którego świetnie sobie radził Mateusz Piskorz. Tylko miałem wrażenie, że Mateusz Piskorz przeszarżował i zaczął gasnąć po trzeciej minucie. Przez pierwsze dwie minuty na pełnych obrotach jechał, wygrywając. Potem to zaczęło się coraz bardziej wyrównywać, a potem zaczął się kryzys kondycyjny, co i po kolorach Mateusza Piskorza było widać, jak te kolory zmienia, sinieje coraz bardziej. No nic dziwnego, no bo narzucił mega mocne tempo, ale widać, że też no cardio nie było idealne. Gasnął coraz bardziej, no i już końcówka tej pierwszej rundy to już Marcel Mohamed obalił naszego Mateusza i kontrolował go w tym parterze, no i mu zrobił mega wielki prezent tym kolanem w ostatnim, praktycznie równo z gongiem, bo wyglądało, że Mateusz Piskorz już nie jest w stanie kontynuować tej walki tak w ogóle. Myślę, że następnej rundy wyszedłby zataczając się na nogach, no miałby naprawdę ciężko, a Marcel wyglądał na świeżego zupełnie. Zabrakło nam tego, znaczy mi zabrakło powtórki z tego kolana, bo tak słabo było widać, no cofałem kilka razy i miałem wrażenie, że to kolano nie zrobiło takiej roboty mocnej, bo po tym kolanie jeszcze wsadził dwie bomby. Te bomby już prawie już po gongu weszły, ale już tak wyglądało, że po pierwsze jest Piskorz już nieprzytomny ze zmęczenia, po drugie nazbierał na głowę właśnie te dwie ostatnie bomby z pięści, wyglądały na mocniejsze niż kolano. Ale no sam fakt pozostaje faktem, że kolano było z nielegalnej pozycji wyprowadzone i Bosy podjął słuszną według mnie decyzję o tym, żeby go zdyskwalifikować, bo skoro zawodnik nie może kontynuować walki po nielegalnej technice, a ona była wyprowadzona z premedytacją, to nie było gdzieś tam w ferworze, że on padł, że jakieś wątpliwości, że może było wyprowadzane, kiedy zawodnik był jeszcze w stójce, tam było czysto sfaulowane, widział, że on jest w pozycji parterowej i wyprowadził to kolano. Miałem wrażenie, że to kolano tam ledwo musnęło mu czubek głowy, ale też nie mogę dyskutować, bo nie było pokazanego tego na zwolnieniu, a jak tak patrzyłem, to nie było dokładnie widać. No i Juchas widać tam leciał z krzesełka, według mnie bardziej ze zmęczenia, zresztą później po tym, kiedy tam stał, widać było, że ciężko oddycha, że jest cały siny. Widać było, że tego kardio nie ma, wkurzony, chociaż powinien głównie na siebie być wkurzony. Marcel Mohamed wyszedł z klajtki na lajcie, jakby wracał ze spacerku, w ogóle nie zmęczony. No i po prostu no, Mateusz Piskorz w cudzysłowie miał szczęście. No, nie cieszę się z tego nielegalnego kolana, bo to zepsuł pojedynek tym sobie i widzą Mohamed, ale no po prostu uważam, że żeby to wygrał Marcela, Juchas no nie miałby szans już w drugiej rundzie. Jeżeli w ogóle by wyszedł do drugiej rundy, to ze zmęczenia sam by leciał z nóg i byłoby po nim, bo narzucił za duże tempo w tej pierwszej rundzie. No, decyzja Bosego jak najbardziej słuszna. No, sam sobie może być tylko winny, może sobie pluć w brodę. Marcel Mohamed Grabiński. Jestem ciekaw, czemu to jest Mohamed. Bo chyba przeszedł na islam i przyjął takie imię, tak samo jak przeciwnik Michała Materli. Tutaj Przemek pyta, co tam się działo, panowie, po walce Piskorza. No, między zawodnikami było dużo złej krwi już na ważeniu, to o czym Tomek wspomniał. No i gdzieś Grabiński nie był zadowolony, wychodząc z klatki, z tego, że mistrzem został Juchas. A to chodzi, Przemkowi chyba chodzi o to, bo tam było tak, że kiedy Bosy przerwał rundę i przerwał akcję, leżał nie, taki półprzytomny Juchas, Marcel sobie spacerował po klatce, czekał sobie co tam, jaki będzie dalej decyzja sędziego, spodziewał się pewnie, że zostanie mu tylko punkt odjęty. I w pewnym momencie, kiedy zaczęło się mówić, Bosy podjął decyzję o dyskwalifikacji, ale jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnego werdyktu, to podszedł i zaczął wbijać coś półprzytomnemu Juchasowi. Pokazał na niego palcem i coś mu tam cisnął, że jest, przypuszczam coś w stylu, że jest fają, że nie chce wyjść do następnej, że ściemnia, że to nie było kolano.
nawbijał mu, ale po prostu zaraz po ogłoszeniu werdyktu nawet nie przybił piątki, odwrócił się i wyszedł. No, zachowanie bardzo mało sportowe, bardzo mi się nie podobała ta akcja. No, przegrał na własne życzenie wygraną walkę. Być może to kolano nie było decydujące, no ale sam fakt, że zdecydował się wyprowadzić, no to będzie nauczka na przyszłość. Tutaj Przemkowi chodzi o bójkę. No to potem panowie dalej wymieniali ze sobą słowa. Juchas będący w klatce, Marcel wychodzący. No i chyba wróciła energia Piskorzowi, bo aż rzucił się na klatkę, chciał wyskakiwać. I trzymany był Marcel, który był już zmierzał w stronę szatni i ściągano też Piskorza z klatki. Finalnie nie doszło do spotkania, do drugiej rundy poza klatką, a było do tego blisko. Ale to Juchas by dostał łomot, obawiam się. Tutaj wrócę na czat, zanim przejdziemy do ostatniej walki. Bartek Oleś do nas dołączył. Siemanko Bartek. Siemanko. Góral. Pamiętam walkę Darka na zawodach, gdzie bił się z prospektem Livio Victoriano, który pokonał m.in. Grzebyka czy Muradowa. A to wiesz co, Góral, to myśmy się musieli widzieć, bo ja też byłem na tych zawodach. Tośmy się może kiedyś tam spotkali już w przeszłości. Też to pamiętam. Livio Victoriano faktycznie się zapowiadał na mega prospekt. Ja nawet miałem okazję z nim trenować i sparować w Opolu. Miał fajną, poukładaną kickbokserską stójkę bardzo. Fajnie. Zapasy miał może słabsze, ale za to w parterze też tam się kręcił, bo trenował sobie w Next Level Gymie w Opolu, w takim parterowym klubie i tam no fajnie się zapowiadał i pamiętam to właśnie wtedy uwierzyłem bardzo mocno w Oskara Piechotę, kiedy go znokautował Oskar Piechota. Jak zobaczyłem, jak nokautuje kickboksera dobrej klasy, za jakiego uważałem Livio Victorino, nabrałem szacunku wtedy bardzo dużego dla umiejętności stójkowych Oskara Piechoty. No to o tym będziemy dzisiaj też mówili. Z Livio Victorino nawet byłem przymierzany do walki na MMA Attack 2. Tylko tam były problemy z wagą, bo Livio Victorino walczył wcześniej w 8-4 i nawet nie zrobił tych 8-4, a ta walka miała być 7-7 i tak coś tam nie dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o tą wagę. No tam Livio Victorino miał problemy z robieniem wagi, pomimo że to jest zawodnik, no stricte 7-7 powinien walczyć, to on tam niespecjalnie przykładał się do robienia tej wagi i walczył i z Oskarem walczył w 8-4, a i to przestrzelił tą wagę wtedy. Mm-hmm. Góral, jaką masz dla nas dobrą wiadomość? Słuchamy. Tutaj potwierdza, że że przyszedł na islam Marcel i dlatego Mohamed. Tutaj na MMA, tak to o czym mówię, że Livio został znokautowany przez Oskara Piechotę w Katowicach. Tak jest, to u nas w spotku to było na tej wersji. Tak. No to przejdźmy do kolejnego pojedynku. Jeszcze mam prośbę, bo widzę, że słuchają nas 22 osoby. Dajcie łapkę w górę, bo to zawsze zwiększa nasze zasięgi i tak dalej, te wszystkie YouTube'owe sprawy. A walka wieczoru gali EFM3, która odbyła się w Dortmundzie, no cała gala była zrobiona pod Michała Materle po to, żeby mógł zawalczyć, bo tam było 13 miesięcy przerwy od porażki ze Scottem Askamem. No i tutaj można się było spierać o minuty w tej walce. Ja wiem, że Przemek Guszczyn pisze, że to był to najlepszy austriacki zawodnik w kategorii 84. No to tylko pokazuje poziom austriackiego MMA. Daje tyle ode mnie. No, ja nie twierdzę, że to zły zawodnik, ten Ott, tylko to nie dla zawodnik dla Michała Materli. No i tutaj można się było spierać, no stójkę przegrywał, Materla trafiał, poszedł po obalenie. Za pierwszym razem udało mu się przejść do bocznej, ale szybciutko z tego wstał Michał Materla, chociaż już łapał wtedy głowę podczas próby tego obalenia. Za drugim razem już był dużo bardziej uważny Michał Materla, nie dał sobie przejść pozycji i już spadając na matę miał zapiętą gilotynę, którą tylko po prostu dociągnął i szybciutko odklepał austriackiego numera 1 w kategorii średniej. No wiadomo, też uważałem, że wygra to w pierwszej rundzie Materla, to była kwestia czasu tylko. Chociaż jak właśnie tak zrobił to imponujące obalenie Austriak, ja już znałem wynik, bo to z otworzenia oglądałem, ale słyszałem o jakimś obaleniu, ale myślałem, że chodzi o to obalenie, które się skończyło gilotyną. Nie wiedziałem, że było wcześniej takie ekwilibrystyczne, że wyniósł mocno Michała do góry, niemalże jak Romero fijałkę i rąbnął nim o matę. Także co prawda bardzo krótka walka, ale taka no,
Ja byłem zadowolony po tej walce. Nie no, była fajna walka, tak. Zaczął, wrażenie miałem, że niedawno oglądałem sparing Michała Materli z naszym najlepszym kickbokserem Tomkiem Sararą i byłem pod wielkim wrażeniem umiejętności Materli, bo wiadomo, że to były tam fragmenty tego sparingu, ale było ich całkiem sporo tych fragmentów, nie wiem co jest sparing, to jeszcze takie dobrane przez Tomka Sararę. Może był tak uprzejmy dla Michała, wybrał te fragmenty, które dobrze Michałowi szły, ale tam ewidentnie Michał wygrywał z Tomkiem Sararą, bo tak widać było taką stójka MMA kontra stójka K1, co prawda w dużych rękawicach, na zasadach troszeczkę K1, ale miał problem z rękami Materli bardzo Sarara, bo próbował, rozpoczynał kopnięciami, Materla se przyjmował na gardę i od razu ruszał z uderzeniami, zanim Sarara zdołał odzyskać równowagę, to zbierał całą kombinację bokserską. To właśnie, no i miał problem z tym chodzeniem Michała na nogach. Tam Michał też ze dwa razy pokazał, że mógłby go wywrócić bez problemu, ale nie wywracał, no bo to nie w tej konwencji się umówili na sparring. No generalnie bardzo fajnie się Michał pokazał w tym sparingu, tak widać, że pracuje nad tą stójką cały czas mocno i się rozwija. I to też w tej walce było widać. Austriak próbował ruszać uderzeniami dwa razy i za każdym razem Michał wchodził w te uderzenia, tak jakby skracał dystans, przepuszczając jego ciosy i kontrując swoimi. Tak, on na prawy Ota szedł swoim prawym od razu. Tak, i do tego fajnie się chował za barkiem, skracał, także przestrzeliwał ten cios, a Materla trafiał. Potem Materle krew poniosła, zagrała w nim krew huzarów w przodku, wyskoczył latającym kolanem, został wtedy właśnie tak widowiskowo obalony. Przypuszczam, że to wyniesienie się troszeczkę wzięło właśnie z tego, że Michał sam się wybił do góry z tym kolanem i pomógł mu w tym takim ekwilibrystycznym obaleniu, ale i tak wielkie brawa dla Ota za przytomne wykorzystanie sytuacji. Materla w ładny sposób uciekł do stójki. Też fajna była też kontra, kiedy Materla się podnosił do stójki, nagle takim cepem poczęstował go Ot, to też tak było bardzo ładne. No i później znowu kolejne obalenie, kiedy wpadł w tą gilotynę, dał się zadusić jak kotek z tej gilotyny, no ale to jest tajemnica Poliszynela, że Materla jak złapie głowę, to urywa przy samej dupie. Nie wiem, kto pamięta walkę Materli z Krzysztofem Kułakiem, kiedy właśnie w podobny sposób zadusił Krzysztofa Kułaka na gali, na KSW, także Materla potrafi łeb urwać, no widać tam nawet, kiedy został złapany w tą gilotynę, to nie miał specjalnie pomysłu, jak się bronić Austriak, odklepał to szybko, ale pomimo, że ta walka była krótka i skończyła się tak, jak wszyscy przewidywali, miała te swoje dwa fajne momenty, no, ciężko mówić o jakiejś historii, jeżeli coś trwało minutę, ale a mi się podobało, pomimo tego, że trwało tylko minutę. Tak, no a co do całej gali, to ja powiem tak, że no nie była najgorsza ta gala i pojedynki były całkiem niezłe. Natomiast realizatorsko przede wszystkim o pracę kamery słabo. Dźwiękowo nie wiem, bo ja słuchałem bez dźwięku komentując to. Wiem, że tam były problemy. Realizatorsko słabo i tak jak mówiłem, że na fen po trzech walkach uważałem, że dobrze wydałem 29 zł, tak tutaj mam mieszane uczucia. Uważam, że te 25 zł to było trochę za dużo. Jak na tą galę, ja rozumiem, że to też ze względu na nazwiska, które się pojawiły, bo były niezłe. No na plus, duży plus występ Wojtka Janusza, Maćka Różańskiego. No Michał Materla musiał wygrać ten pojedynek, byłbym zdziwiony, gdyby było inaczej. Odbył większym, dużo większym underdogiem niż Oli Thompson i tutaj nie spodziewałem się, że sprawi nam taką niespodziankę. Także no gala ogólnie na plus, ale cena wydaje mi się troszkę zawyżona, jak za to, co dostaliśmy. Już może nie pod kątem samego MMA, ale jakości. Mm-hmm. Tu Przemek Głuszczyszyn pisze, byłem na tej gali Jeri, to chodzi mu o ten MMA Attack 2. To Przemek, ja też byłem na tej gali, tylko ja byłem za niejako na publiczności, tylko byłem w szatni, bo ja tam byłem jako rezerwowy zawodnik w 7-7. Tam były dwie albo trzy walki w 7-7 i ja wtedy tam umówiłem się, że ja zrobię wagę, przygotuję się z formą i gdyby któryś tam w 7-7 wyleciał, no to ja byłem gotowy, żeby go zastąpić. Okazało się, że nikt nie wyleciał, więc już siedziałem sobie i tam pizzę zajadałem, no już od poprzedniego wieczora, kiedy już byli zważeni, to wiedziałem, że już się wszystkie walki odbędą, no to już, ale zrobiłem tylko wagę, żeby była zrobiona, no i kiedy się okazało, że żadna walka nie wyleciała, to już wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na pizzę i jadłem, ale byłem na tej gali na zapleczu, także... Ale pierwotnie miałeś mierzyć się tam z Livia Victorian.
Nie, to nie na tej, to na następnej. Na tej walce byłem, na tej gali miałem być jako rezerwowy. Mhm. Znaczy byłem jako rezerwowy, tylko że nic nie wypadło 7-7. I na kolejnej miałem propozycję walki z Livio Victorino, który, ale nie dogadaliśmy się tam z wagą, bo no właśnie były problemy, bo wtedy miało być 7-7, a on nie zrobił z Oskarem Piechotą, przestrzelił 8-4, miał chyba 8-6, miał chyba, albo nawet 8-7, wiem, że nie zrobił, no i właśnie przez to tak się tutaj nie wyszło to. Potem byłem chyba przymierzany do walki z Remikiem Grossem, ale tu też jakoś nie wyszło na tej gali, dopiero z Remikiem się zmierzyłem w Sosnowcu na gali Koloseum. Przynajmniej miałeś pizzę gratis od pana Cholewy. Nie, pizzę akurat sobie sam kupiłem, natomiast pan Cholewa, Irek Cholewa, fajny chłop zresztą, ja go bardzo lubię i dobrze wspominam, no, zapłacił mi za, mieliśmy tam umówienie, byliśmy na jakąś kwotę. Jeżeli nie dojdzie do walki, to miałem dostać tylko za to bycie w pogotowiu, za zrobienie formy, zrobienie wagi. W dzień ważenia miałem mieć zrobioną wagę, a potem to już też bym ładował węglowodany, tylko nie w formie pizzy z serem, wiadomo, gdybym miał mieć walkę. No dobra, tą galę EFM mamy omówioną. Zahaczyliśmy też trochę historycznie o galę MMA Attack. No, ja żałuję na przykład, czasami na Polsacie są powtórki z galę MMA Attack. No, mega fajne gale. Tak, ja żałuję, że to upadło. A upadło, ja muszę powiedzieć, bo tam krążyły jakieś tam pogłoski, o cześć Rafał Rujuźwicki, krążyły jakieś pogłoski, że to MMA Attack upadła z przyczyn finansowych, a nieprawda, no MMA Attack upadła z powodów w ogóle niezwiązanych z MMA Attack, bo to tam jakieś były prywatne problemy organizatora Ilka Cholewy, niezwiązane w ogóle z MMA. Miał tam raz, drugi problemy i tam z innych przyczyn się musiał wycofać z organizacji gali niestety. A ja bardzo żałuję, bo no naprawdę te trzy edycje gali MMA Attack były naprawdę świetne. No to teraz płynnie sobie przejdziemy do kolejnej gali, do gali UFC on ESPN 11, na której był... Czekaj, przepraszam, jeszcze wejdę, bo Przemek Głuszczyszyn pisze: dobry chłopak, bo z Gliwic jak ja. No zgadza się, właśnie z Gliwic, też go tam poznałem, byłem w jego tajnej kwaterze w Gliwicach kiedyś właśnie, kiedy dogadywaliśmy te gale. Także chłopaki z Gliwic, fajne chłopaki. Rafał Józicki, cześć panie Tomek, cześć Rafał jeszcze raz. Witaj Rafał. Nie mów mi na panie, mów mi normalnie. Także wróćmy do gali UFC, gali, na której walczył Oskar Piechota, natomiast gale się nałożyły, EFM i UFC, także ja dołączyłem po walce, po drugiej walce, natomiast chciałbym wrócić do sytuacji, która gdzieś już krąży w internecie i znajdzie się też u nas na stronie na indycage.pl, o poddanie się Maxa Roskopfa, nie wiem jak to się czyta, poprawcie mnie, w każdym razie Max nie chciał wyjść do trzeciej rundy. Z kolei Robert Drysdale namawiał go do tego, żeby wyszedł. I tutaj ciekawi mnie to bardzo, bo w końcu i tak sędzia przerwał pojedynek, zawodnik nie wyszedł, bo nie był w stanie, on tam wziął, wiem, że walkę na zastępstwo i nie był w stanie po prostu przewalczyć tej trzeciej rundy. Trener chciał, żeby on wyszedł. Wiem, że komisja stanowa się będzie już przyglądać tego, komisja w Nevadzie, narożnikowi o naruszenie tam przepisów. No i jestem ciekaw twojej opinii na ten temat, Tomek, jako trenera, gdybyś ty miał zawodnika, który mówi ci między jedną z rund: trenerze, nie dam rady, miałem krótki okres przygotowawczy, wziąłem walkę na zastępstwo, ale nie jestem w stanie wygrać. Namawiałbyś go do tego, żeby wyszedł, czy jednak posłuchałbyś tego, co mówi zawodnik i poddałbyś go? No i teraz to jest szerszy temat, bo to jest bardzo śliska sprawa, dlatego że trenerzy bardzo często popełniają błąd w takim momencie. To nawet kilka razy już omawialiśmy gale, na których były jakieś podobne sytuacje. Między innymi tam na ostatniej w nieszczęsnej walce Karoliny Kowalkiewicz trochę podobnie było, rozmawialiśmy już o tym. No ale wrócimy do tego przy tej okazji jeszcze raz, bo tak, z jednej strony trener musi, to jest jedno zadanie trenera, często dodać otuchy zawodnikowi, który
no albo trochę go zmotywować, bo no, wyjść do trzeciej rundy to czasami naprawdę nie jest łatwo. To jest, człowiek jest zmęczony, już by się odpuścił, a tu trzeba powiedzieć, no jesteś zmęczony, ale patrz, on tak samo zmęczony jest jak ty. Idź, wygrywaj, żeby to nie poszło. No nie raz, nie dwa, trzeba namawiać zawodnika, to jest rola trenera, żeby pokazać mu, bo zawodnik kiedy siedzi w narożniku, już ma mgłę przed oczami, nie widzi tego, co się dzieje po drugiej stronie, a tam przeciwnik tak samo zmęczony jak i on. No i nie raz i nie dwa rolą trenera było właśnie wyprowadzenie zawodnika do walki, który tą walkę ostatecznie wygrywał na zmęczeniu. Ktoś, kto nigdy się nie bił, ktoś, kto nigdy nie walczył, to nie wie, jakie to uczucie, kiedy naprawdę już jest, masz wrażenie, że się dusisz, że nie nadążasz z nabieraniem tego powietrza, nogi drżą jak galareta, słabo jest, wszystko, człowiek właśnie ze zmęczenia wiruje, wszystko kręci się. No jest takie, no to jest naprawdę nieprzyjemne uczucie, ale to jest normalne uczucie takie, no nie jeden to czuł, a potem wychodził i wygrywał walkę. No i trener musi czasami właśnie pogonić zawodnika, żeby wyszedł i tą walkę kontynuował, najlepiej do zwycięstwa. No ale też zdarzają się takie sytuacje, że zawodnik naprawdę nie jest w stanie tej walki kontynuować z różnych przyczyn. To może być przez zmęczenie, to może być przez jakąś kontuzję, cokolwiek innego. I w tym momencie trener no, musi wziąć na siebie, na klatę, poddanie przeciwnika, no bo od tego też trener jest. Oczywiście na tym czuwa sędzia ze wsparciem lekarza, ale niektóre rzeczy no, to są w gestii zawodnika i w gestii trenera, który odpowiada za zawodnika. I, no i tu mieliśmy właśnie taki klasyczny konflikt. No i tak jak oglądałem kilka razy, wysłałeś mi dzisiaj Filip tam na Twitterku dokładne nagranie już z klatki, takie tak. Z bliska z kamery, gdzie nawet z napisami dokładnie, że można było słyszeć, co gadają zawodnik i trener. I mam wrażenie, że tutaj Drysdale popłynął, że no, tu ewidentnie wyglądało, ja miałem takie wrażenie, co prawda mówię, ja to widziałem z nagrania z bliskiego, ale ja nie byłem w klatce, nie znam tego zawodnika, więc nie wiem, jak on reaguje. Ja na przykład miałem tak, że mieliśmy takie swoje, jak ja byłem zmęczony, zawsze mówiłem do trenera, nie dam se rady. Trener mi mówił, dosz se radę. Ja mówię, nie podołam. Trener mówił, podołasz. Mówię, dobra, to idę. I wychodziłem do następnej rundy. Ale taki nadzwyczaj był, nie? Ja wiedziałem, że wyjdę, tylko tak sobie mówiłem. Nie dam se rady. Mieliśmy taki swój rytuał. Nie wiem, jaki oni mają, bo może tutaj to jest akurat taki zawodnik, który właśnie wymaga takiego wyrzucania do kolejnej rundy. Ale miałem wrażenie, że to tutaj bardzo Robert Drysdale popłynął, który jest no, dobrym trenerem i w ogóle nie można powiedzieć, ale tutaj wydaje mi się zrobił błąd. Przy czym zastrzegam, wydaje mi się, bo to naprawdę będzie wiedział tylko on, bo on zna tego zawodnika. Może ten zawodnik tak marzy, za każdym razem trzeba go wyganiać do kolejnej rundy. On marudzi, nie wychodzi, a potem jak już wyjdzie, to daje świetne walki. Ale no, tak bazując na tym materiale, który tam był dostępny, to wydaje mi się, że zawodnik już naprawdę nie był w stanie walczyć. Był tak wyczerpany, był na skraju właśnie takiego omdlenia, zawału, no, zawału nie w sensie dosłownym, ale bo to raczej zawału się nie dostanie, jakoś po prostu zemdleje, padnie i tyle będzie. Ale no po prostu dowiedział się z za krótkim wyprzedzeniem, 10 dni przed walką, bez obozu przygotowawczego wyszedł, naszarpał się, nawalczył, doszedł, po prostu wyczerpały się jego rezerwy energetyczne, zakwasił się całkowicie, no już nie był w stanie kontynuować walki. Ja miałem takie wrażenie, no i wydaje mi się, że tutaj ta postawa trenera była zła. Przy czym jeszcze raz muszę podkreślić, nie znam tego zawodnika, trener go zna. No, zobaczymy, jakie tam Robert Drysdale wyda oświadczenie. No, ja miałem wrażenie, że to był błąd trenera. Krytykowałbym go, ale zawsze jestem ostrożny, kiedy jest taka niejednoznaczna sytuacja, no bo wiem, że też kilka razy wypychałem zawodnika tak na siłę. Gdyby ktoś to z boku widział, to też bym myślał, że ja to robię na złość, na wyrost, tak, że to ryzykuję, no ale zawodnik wychodził i nawet wygrywał walkę, więc uważam, że zrobiłem to prawidłowo. Zdarzyło mi się też, że raz nie wypuściłem zawodnika do kolejnej rundy. No i uważam, że dobrze zrobiłem, chociaż zawodnik chciał walczyć, a ja z kolei mu nie pozwoliłem, bo tam chodziło o kontuzję. No i no bywało i tak. Pojawiły się już też komentarze, że to brak charakteru ze strony Maxa i tak dalej, chociaż ja nie uważam. No gość bierze charakter, pokazał, że wziął walkę na 10 dni przed, na zastępstwo, wyszedł, przewalczył dwie rundy. No i tak jak ty mówisz, tam zakwasiło go już totalnie. On wiedział, że pewnie za chwilę i tak zostanie posłany albo na deski,
albo gdzieś tam po prostu no, zabraknie mu tej kondycji, która będzie skutkowała tym, że przegram może nawet dosyć brutalnie i po prostu nie chciał wychodzić do tej walki. Nie wiem, czy tutaj należy oceniać źle zawodnika, też nie wiem, tak jak mówisz, że czy można oceniać źle trenera, nie wiadomo, jakie są między nimi relacje. Tak, tu my nie wiemy, bo to mogło być tak, że na przykład po prostu zawodnik sobie troszeczkę właśnie pokazał brak charakteru, że jest zdolny bardzo, ale brak mu tego charakteru do pracy na zmęczeniu, bo są i tacy zawodnicy. Ja absolutnie nie mówię, że tak było w tym wypadku, bo ja nie znam, jeszcze raz podkreślam, ale tu mogło być w obie strony mogło iść. Może faktycznie zawodnik troszeczkę jest taki, że walczy bardzo fajnie, póki jest niezmęczony, póki ma przewagę, a kiedy się zmęczy, to już mu się odechciała wszystkiego i tutaj Robert robił to, co powinien i miał rację, a może rzeczywiście był po prostu już zero węglowodanów, zużyty cały glikogen, bo nie miał czasu na przygotowanie formy, na zmagazynowanie odpowiedniej ilości glikogenu w mięśniach przez odpowiednie przygotowania, że wyczerpał te rezerwy całkowicie i już naprawdę nie miał, już charakter by nic nie pomógł, bo najlepsze auto z pustym bakiem nigdzie nie pojedzie, może to już po prostu był bak wyczerpany. Nawet myślę, że on zakwaszony jakoś tam super nie był, bo nie zsiniał, a to zwykle się sinieje przy dużym zakwaszeniu i niedotlenieniu, ale też no ciężko powiedzieć. No. Także ostrożnie bym tutaj potępił trenera, ale bardzo ostrożnie, bo mogę się mylić, bo może naprawdę to kwestia właśnie braku charakteru zawodnika, ale tego też nie wiem. To tak naprawdę. Ja myślę, że o całej sytuacji powinni się powiedzieć i zawodnik, i trener, bo duża afera teraz z tego się zrobiła w mediach, a tak naprawdę to jest sprawa tylko i wyłącznie między nimi i to oni powinni rozwiązać między sobą. Jeżeli zawodnik nie będzie miał pretensji do trenera, to też nie uważam, żeby kto inny mógł w to ingerować. No dokładnie, zobaczymy, jeżeli zawodnik zostanie w teamie, to znaczy, że wszystko jest ok. Jeżeli się tam, nie wiem, obraził na trenera, opuści team, no to to znaczy, że no, ale to wtedy nie wiadomo, czy to też wina trenera, bo czasami obrażony zawodnik jest, że może się pogniewał na trenera, który miał rację. No ciężko naprawdę powiedzieć. Wolałbym nie wyrokować w tej sprawie. No charakterystyczna sytuacja. Myślę właśnie, że to ten czas koronawirusa sprawił, że dużo zawodników jest niedotrenowanych i możemy teraz widzieć takie właśnie sytuacje dziwne. Zostając jeszcze na karcie wstępnej, tak pokrótce chciałbym tylko powiedzieć o pojedynku Justina Jamesa z Frankiem Camacho. Tutaj James debiutował w organizacji UFC i bardzo ładnie to debiutował. Najpierw takimi dwoma lewymi sierpami podłączył Camacho, który osunął się na ziemię, próbował jeszcze wstać, ale potem James rozpuścił ręce, zasypał go tam gradem ciosów. Sędzia przerwał ten pojedynek, bo tam nie było żadnej obrony. W następnej walce Jillian Robertson pokonała Courtney Casey duszeniem za pleców w trzeciej rundzie i tutaj to był pojedynek, w którym było bardzo mało ciosów. Jillian Robertson sprowadzała sobie rywalkę do parteru i jakby była na zawodach grapplingowych, bazowała na tym, aby przechodzić sobie pozycję. Kontrolowała sobie, przechodziła, bardzo mało ciosów, ale finalnie udało się poddać za pleców praktycznie pod koniec trzeciej rundy rywalkę. No i potem przyszła walka Oskara Piechoty z Markiem André Barriot. Obaj panowie po trzech porażkach z rzędu, obaj walczący o pozostanie w UFC. No i lepiej wypadł tutaj Kanadyjczyk. Przy czym miałem przyjemność komentować tę walkę z Michałem Malinowskim i bardzo byliśmy pod wrażeniem formy Oscara w pierwszych dwóch minutach walki. Ładnie pracował na nogach. Natomiast wszystko, co wydarzyło się powyżej dwóch minut, było już tylko na korzyść Kanadyjczyka, który słynie z tego, że wywiera presję i robił to cały czas. Natomiast Oskar Piechota przestał być mobilny na nogach, zaczął się zamykać na siatce, co było wodą na młyn dla Kanadyjczyka. I finalnie przegrywa ten pojedynek w drugiej rundzie przez TKO, już też na dosyć dużym zmęczeniu. Czwarta porażka z rzędu, wszystkie porażki zafundowała mu organizacja UFC, wszystkie przed czasem. No można, nie kopię się już tu leżącego, ale można powiedzieć śmiało, że odbił się trochę Oskar Piechota od organizacji UFC.
No niestety właśnie to wczoraj już o tym rozmawialiśmy. Dla mnie to jest takie największe rozczarowanie, bo ja strasznie duże nadzieje pokładałem w Oskarze Piechocie. Właśnie pamiętam od tej gali, kiedy znokautował bardzo dobrego kickboksera, takim jest Livio Victorino. No to tak wiedziałem, że ma świetny parter, pokazał, że ma dobre zapasy, pokazał, że ma świetną stójkę. No wiadomo, że jest bardzo silny. No i ja naprawdę myślałem, że on tam w tym UFC powoduje, że nawet powojuje, że wejdzie do tej pierwszej dziesiątki, że może nawet będzie się zbliżał do pierwszej piątki. No, duże nadzieje pokładałem w Oscarze. No i te pierwsze dwie walki zresztą wygrał ładnie w UFC. To nie jest tak, że on tak zaczął przegrywać. Dlatego dostał po czwartą szansę dostał po trzech porażkach, dlatego że po pierwszych dwóch ładnych zwycięstwach, wydaje mi się, dlatego. Więc zaczął dobrze, no ale potem coś się złamało, coś pękło, no i zrobiła się lipa. Tak jak powiedziałeś, przegrał w ogóle teraz, no sam ze sobą można powiedzieć. Przemek Głuszczyszyn pisze, dlaczego nie używał w ogóle parteru. Nie próbował, mający Roberta Drysdale'a w narożniku, czyli trenera, który jest świetnym fachowcem, jeżeli chodzi o płaszczyznę parterową. No i teraz tak, no background Oscara to jest parter. On ma czarny pas, ksywę i madło ma od tego, że jest takie, ma i madło w łapie, jak łapie te duszenia, no to ciężko z tego wyjść, naprawdę silny jak koń. No i walczył z tym Markiem, który jest no, stójkowcem. No, bardzo fajnie bije, mocno. Wiadomo, że potrafi uderzać. No i kurczę, dlaczego po pierwsze nie próbował obalać? To znaczy raz spróbował pod koniec pierwszej rundy, poszedł po nogę na wysoko, bez żadnego przygotowania, ale on powinien od początku iść po to. Tak jak powiedziałeś, dwie pierwsze minuty zawalczył ładnie i potem zaczął gasnąć. Ja miałem wrażenie na początku, że pewnie mu kondycji brakło, ale tak jak obejrzałem tą walkę raz i drugi, to myślę, nie, to nie chodziło o kondycję. On po prostu jak zaczął ładnie, nawet jakimś hakiem trafił tak. Marka. Wstrząsnął wtedy Markiem, tak jakby uwierzył, ale potem jak przyjął jedno, drugie uderzenie, to tak zgasła w nim wiara w zwycięstwo, wydaje mi się. Wraz z tymi spadającymi ciosami na jego głowę, on stracił sobie jakiekolwiek takie nadzieje, że jeszcze ma szansę wygrać i tak coraz bardziej bez przekonania walczył i tak dał się, to zwłaszcza w drugiej rundzie to było widać, że on kompletnie nie wierzył już w wygraną, po prostu bardziej się zasłaniał, uciekał, zbierał, no taki był wycofany bardzo w tej walce, kurczę, no masakra, strasznie mi się to nie podobało. Przemek napisał, że tutaj Drysdale był w jego narożniku, bo jest głównym trenerem Zeni, tym opiekunem, takim mistrzem, zgadza się, jest. Ale praca narożnika Oscara też mi się nie podobała bardzo. Żadnych sensownych podpowiedzi tam nie było, ani po polsku, ani po angielsku. Jak tak specjalnie słuchałem, no nic tam narożnik specjalnie nie robił, żeby mu coś sensownego powiedzieć nad wygraniem walki. Dlaczego narożnik nie ustawił tego na obalenie, dlaczego nie mieli game planu z obaleniem, bo to jedna próba pod koniec pierwszej rundy podejścia po nogę na wysoko, to nie jest żadna tam realna strategia dążąca do przeniesienia walki do parteru. Tu tak samo jak Przemek, zastanawiam się, czemu to tak wyglądało. Mi się wydaje, że najlepszym rozwiązaniem było właśnie nurkować w tempo pod ciosami Kanadyjczyka, bo on skupiał się na tym, żeby bić i nie panował nad tym, żeby bronić obaleń. I tutaj był idealny moment, kiedy wsadzał te ciężkie ciosy, żeby zanurkować pod którym z nich po nogi. No nie zrobił tego Oskar Piechota i teraz możemy po prostu sobie gdybać. Albo tak, albo w tej pierwszej właśnie jak trafi tym hakiem, wstrząsnął, gdyby w tym momencie wjechał w nogi, to by obalił go takiego podłączonego na ziemię i mógłby go spokojnie skończyć przed czasem. No fatalna strategia. Nie zastanawiam się, no strasznie zmarnowany talent i to ja bym powiedział, że właśnie te pierwsze dwie wygrane walki w UFC świadczą, że Oscar ma potencjał na toczenie walk w UFC. Nie wiem, czego tam brakło. No Oscar trenuje gdzieś na Pomorzu, ja tam nie wiem, jak to wygląda, czy on ma jakieś osobiste problemy, czy tam jakieś problemy w klubie mają z czymś tam. No ja tego nie wiem, ale ładnie zaczął, no kiepsko skończył. Teraz KSW wita, jak się śmieją wszyscy wszędzie, że teraz... Nie, myślę, że teraz nie pójdzie do KSW. Z racji tego, że to jest zawodnik Pawła Kowalika, to ja bym się spodziewał odbudowy na RWC. Zapewne tak, natomiast chodzi o to, że ja mówiłem to KSW Vita, tak się wszyscy śmieją, bo to jak wiadomo KSW znane ze zbierania odpadów z UFC, więc ludzie nie bez złośliwości właśnie komentują, że teraz Vita KSW, no będzie się musiał Oscar odbudowywać pomału i chyba już do tej organizacji UFC, nawet jakby wrócił na zwycięską ścieżkę, to nie wiem, czy on jeszcze kiedykolwiek powróci, bo
po 4 porażkach, już jest po 30, no to no ja wątpię, żeby już tam zapukał drugi raz do progu w UFC. Będzie musiał bardziej budować tutaj na rynku europejskim. Może ACA. Może jakieś ACA kiedyś jeszcze, no ale no musi ogarnąć się to z głową, bo to ewidentnie jakiś taki problem w głowie i też trzeba by, nie wiem, czy on miał plan na walkę, którego nie realizował, czy on w ogóle bez takiego planu na walkę wyszedł, no nie wiem, jak to Michał wyglądało. Też wczoraj wspominał, bo to jego strony bardziej, klub Mighty Bulls Gdynia i on ma, zna ludzi, którzy blisko są z Oskarem i nawet z nim trenują i podobno Oskar to jest taki typ zawodnika, który jest tytanem pracy, skupia się na treningu bardzo i może w tym jest problem, że aż za bardzo przetrenowuje się, może nie trafiają z tą formą, bo to też trzeba trafić z formą w dany dzień i może te ostatnie walki to było przestrzelone, gdzieś tam może był błąd w treningu. To nie wydaje mi się, bo ja tak mówię, według mnie to nie brak kondycji, tylko brak wiary w zwycięstwo. Formy głowa to jedno, ale też brak game planu. Ale to właśnie to albo brak game planu, albo brak jakiejś takiej woli walki u Oskara, według mnie to było. Tu Przemek Głuszczyszyn pisze, że wydaje mu się, że w drugiej rundzie został złamany psychicznie i stracił wiarę w zwycięstwo, a mi się wydaje, że już w pierwszej, właśnie w połowie pierwszej rundy po paru mocy, kiedy na początku ładnie trafiał, walczył, potem nagle dostał raz, drugi, trzeci i wtedy już zaczął się wyłączać, tak w sensie w głowie się wyłączył. I potem to już właściwie on nie wyglądał, że tam jest słabnie, że zatacza się, że ciężko oddycha, no po prostu tak jakby odpuścił walkę, nie wszedł w tą walkę, czy wyszedł z tej walki, bo pierwsze 2 minuty ładnie w nią wszedł, a potem z niej wyszedł, już nic nie robił, właściwie jeszcze tam w trzeciej rundzie tam próbował coś się zrywać, z jakimś atakiem tam nawet trafił coś jeszcze z tego prawego, widać, że miał strategię przygotowaną na bicie prawej ręki na high kicki, no ale te high kicki bez przygotowania bite, ta prawa ręka z miejsca, spoza dystansu, że nie dochodziła w większości wypadków. No, jedyne co można powiedzieć o jego planie na walkę to właśnie prawy prosty, prawy hak, ten krzyżowy cios plus high kicki, nie? Ale one tak, poza tym pierwszym hakiem, który wszedł naprawdę bardzo fajnie i tam jednym krzyżowym w trzeciej rundzie, no to właściwie to wszystko szło gdzieś tam albo w gardę, albo spoza dystansu w powietrze było bite. No tak, no szkoda to było oglądać tutaj naprawdę. Tutaj Przemek Głuszczyszyn pisze, że Oskar robi u Zibiego Tyszki parter w Piranii, a MMA u Jakubka w Mighty Bulls Gdynia, tak wiemy, Przemek. No i właśnie dlatego się dziwię, bo tak, Grzegorz Jakubowski to jest na pewno jeden z najlepszych trenerów od MMA w Polsce. Nie ma gadania, to nawet jest według mnie, jakby wybierać najlepszego trenera od MMA w Polsce, to byłby pojedynek Grzegorz Jakubowski kontra Andrzej Kościelski. Jeden z nich to jest najlepszy trener. Klub według mnie lepszy jest ten poznański Ankos, ze względu na to, że tak jak patrząc po ilości zawodników, po sukcesach, to sam klub Ankos to lepszy klub, ale jeżeli chodzi o najlepszego trenera jako samą tylko osobę, no to kto wie, czy nawet Jakubek nie jest lepszym trenerem niż Ankos. Znaczy obaj są rewelacyjnymi, świetnymi, no i to jest absolutny top Polski, ale w każdym razie ten pojedynek o palmę najlepszego trenera to byłby w mojej opinii między tymi dwoma trenerami. I teraz jak słuchałby nas Mirek Okiński, to już by się pewnie oburzył, że no, nie wziąłeś go pod uwagę. To już bym był bity, już bym leżał i bym płakał. Tak by było. A teraz ja tutaj nic nie chcę Mirkowi ujmować, nie? Natomiast nie, no to po prostu w mojej opinii, subiektywnie, ale mogę to tam uargumentować, najlepsi trenerzy w Polsce w tej chwili, no to Grzegorz Jakubowski i Andrzej Kościelski. Pomimo, że Andrzej Kościelski się wywodzi z zapasów, nigdy nie walczył w MMA, to jednak no po prostu ma ten taki dryg, on dużo, no i pomimo, że on się w późnym wieku tym zainteresował, bo tak koło 40, no to naprawdę potrafił to ogarnąć, no wielki szacunek dla niego, a z kolei Grzegorz Jakubowski, doświadczony, dobry zawodnik w przeszłości i też dobrze, prosty facet, ale bardzo dobrze to MMA rozumiejący, no i naprawdę dwóch rewelacyjnych trenerów i się dziwię, że właśnie no, z takim trenerem od MMA jak Jakubowski, z takim trenerem od parteru jak Zibi Tyszka, no nie iść do parteru i tak przy, no, dlatego ja myślę, że coś jest w głowie Oskara. Nie wiem co, może jakieś ma osobiste problemy, może gdzieś tam coś z jakichś innych powodów nie gra. No, wiadomo, że to zawodnik walczy, ale to tam całe, no jeżeli na przykład
no nie wiem, dajmy na to, złamane serce albo cokolwiek, no to też to wpływa na taką formę w oktagonie, jakieś osobiste problemy. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że wszystko u Oskara jest dobrze, ale ewidentnie coś tam w głowie nie gra. No niestety teraz żegnamy się z UFC i zobaczymy, tutaj co dalej Mariusz będzie. Tutaj Mariusz proponuje Różański Piechota, może, no ja bym był za, Naruszka Piechota też. Jest paru zawodników, z którymi Oskar Piechota mógłby się zmierzyć w Polsce. No, też pytanie, ile on potrzebuje odpoczynku, no bo po czterech porażkach z rzędu to myślę, że musi trochę przewartościować swoją karierę i trzeba tam zastanowić się głęboko nad tym, co nie zadziałało, bo przed następną walką trzeba wyeliminować ten błąd, który pojawił się w tych czterech ostatnich pojedynkach. No i coś z głową, to jest moje opinie i teraz trzeba tylko albo z game planem może, no masakra. Mariusz proponuje właśnie tego Różańskiego z Piechotą. No fajna walka by była, naprawdę fajna walka by była, Różański z Piechotą, tylko ciekawe, no to jest berserker, no w sumie tak, oni tam blisko siebie są, ale to nie są z jednego klubu, na pewno się znają, ale... Tak, bo berserkerzy robią kampy treningowe razem z tymi z Mighty Bull z Gdynia, więc... Ale no fajna walka byłaby, zobaczyłbym, nie? Różański się fajnie pokazał w tej walce. Także ten Przemek Głuszczyszyn od razu po UFC, może za mocno, najpierw ewidentnie kogoś powinien dostać na odbudowę. No ale tak szczerze mówiąc, to kogo byś mu szukał? No tak nic nie ujmując Róży, no to Różański jest tak, odbił się, bo przegrał wcześniej decyzją z berserkerem z Bielska. Z Karatykiem, tak. I teraz wygrał, no po ładnym pojedynku. No ale Oskar Piechota, no jeżeli chodzi o teoretycznie o poziom, to jest taki w sam raz, żeby z nim walczyć. Ale też nie uważam, żeby trzeba było dawać Oskarowi Piechocie jakiegoś zawodnika, który przyjedzie z Ukrainy, albo brazylijski król nokautów, który stworzy po jednym kiku, bo taka walka mu nic nie da. No, albo cygański mistrz ulicy. Tak, że on się odbije po jednej walce, bo ten błąd nie zostanie wyeliminowany. On potrzebuje sprawdzianu, nie na poziomie UFC, ale dalej na swoim poziomie, bo przecież to, że on przegrał cztery ostatnie walki, to nie oznacza, że on jest złym zawodnikiem. No nie, to oczywiście. I teraz Przemek Głuszczyszyn pisze, że Różański kocur parterowy. Prawda, jest kocurem parterowym, ale w mojej opinii, o czym Przemek sam pisałeś wcześniej, no to jest jednak chyba najlepszy zawodnik parterowy w tej walce Piechota. No właśnie jak wspomniałeś, to on dostał jako jedyny zaproszenie na to ADCC, na Mistrzostwa Świata, no i... Kurczę, no ja uważam, że nic Różańskiemu nie ujmując, w grapplingu wygrałby Piechota. Różański ma świetną stójkę, co pokazał w tej walce, no ale wcześniej Piechota pokazywał, no w ostatnich walkach nie, ale wcześniej pokazywał, że też ma dobrą stójkę. Przemek już zaznacza, że nie mówi o brazylijskich królach nokautu. Natomiast, kurczę, ja bym z Różańskim widział, chciałbym zobaczyć taką walkę. Tutaj Mariusz pisze, że Fan Vacat 84 w sumie w ACA też bym Oskara zobaczył. Natomiast ja jestem ACA więcej... teraz nie, za wcześnie. Ja jestem więcej niż przekonany, że kolejnej walki Oskara dojdzie w organizacji RWC. No, chyba masz rację, ze względu na osobę menedżera, jest bardzo możliwe. No i teraz przejdziemy sobie już do karty głównej, którą otwarł pojedynek Jima Millera z Rooseveltem Robertsem. I tutaj przed tym pojedynkiem i ludzie na czacie, którzy byli z nami podczas transmisji, i ja, i Michał Malinowski, który komentował ze mną tą walkę, obstawialiśmy, że Robert przejedzie się po Millerze, ponieważ jest młodszy, szybszy, ma lepszy zasięg, wszystko na korzyść. Natomiast walka trafia bardzo szybko do parteru. Miller poszedł w parter, dał się przesweepować, natomiast straszył Balachum z dołu, wyłapał tą rękę i przy próbie rozbicia tej balachy Roberts stanął na nogi, nie odklepał, natomiast doszło do werbalnego poddania i starszy Miller, który był skazywany przez nas na porażkę, zwyciężył przez poddanie w pierwszej rundzie. No i się okazało, że jednak doświadczenie zawsze jest groźne. Można wygrać nawet właśnie będąc skazywanym na porażkę, ale doświadczenie zrobiło swoje. Wczoraj, jak mówiłem o Predatorze, dochodziło mi Robertsa, bo on też ma ksywę Predator. Pewnie ze względu na charakterystyczną fryzurę. No też się zdziwiłem. Ja stawiałem, że wygra Roberts, no a tu się okazało, że wygrał Miller. I popatrz, no wykorzystał swoje doświadczenie, wykorzystał błąd Robertsa, zapiął technikę, nie odpuścił jej pomimo tam wielu przeszkód i przez verbal submission wygrywa. No fajnie się pokazał, ciekawe co dalej z nim będzie.
W kolejnym pojedynku Belal Muhammad pokonał Laymana Gooda jednogłośną decyzją sędziów 3x29-28. I to taki pojedynek, w którym Muhammad był zamknięty na siatce przez praktycznie 3 rundy. Ale Laymana Gooda nie miał pomysłu, jak to wykorzystać. Gdyby wziął przykład z Wojtka Janusza, no to wygrałby ten pojedynek. Natomiast Muhammad odgryzał się w stójce. Ładnie kopał takim opadającym kopnięciem, mimo że to wszystko wchodziło na gardę. No był dużo aktywniejszym zawodnikiem i zwyciężył, w mojej opinii, w opinii Michała Malinowskiego, zasłużenie. No, zasłużona wygrana. No, mogę sobie tylko pluć w brodę Liman, że nic nie robił w tej walce specjalnie, żeby ją wygrać. No i tutaj trzy walki do końca, trzy walki, na które ty już dojechałeś do nas na live i miałeś okazję już od razu skomentować pojedynek Raquel Pennington, która pokonała Marion René jednogłośną decyzją sędziów. I tutaj to, o czym wspomniałeś, te gabaryty Pennington zrobiły robotę, była dużo silniejsza, z kolei René była szybsza w stójce, natomiast dużo toczyło się ta walka toczyła się pod siatką. Pennington używała tajskiego klinczu, wsadzając piekielnie dużo kolan na tułów swojej rywalki. No tak jest, podobał mi się ten klincz. Na początku ta pierwsza runda jeszcze taka była, że zastanawiałem się, czy ona teoretycznie mogła iść w obie strony, ta pierwsza runda, druga i trzecia to już były pod dyktando Raquel, no tam już nie było nic do powiedzenia. Widać było, naprawdę wykorzystywała tą przewagę siły, żeby łapać głowę rywalki, ściągać ją na kolano. Rywalka ze wszystkich sił broniła się przed tym, bo ja wiadomo, dać sobie ściągnąć głowę na kolano, no to pierwszy krok do nokautu albo do rozcięcia, ale traciła bardzo dużo sił na obronę tego, widać, pompowała się. No i broniąc, pilnując głowy, to otwierała drogę do swojego tułowia. Raquel to wykorzystywała, wsadzała dużo kolan na ten tułów. Wiadomo, trzeba powiedzieć, że Marion też tam próbowała się odcinać z tego klinczu, biła pięściami na tułów, sama próbowała kolan, też parę ładnych kolan wsadziła, ale no jednak ta siła fizyczna i konsekwencja, jeżeli chodzi o klincz, no zrobiła swoje i Raquel pewnie to wygrała. Tam w ocenie sędziów chyba wszystkie trzy rundy były dla niej. Chyba tylko jeden dał dwie rundy. Nie, dwóch dało. Dwóch dał, tak? Jeden sędzia dał 30-27 i to był... To była punktacja, która pasowała Michałowi, bo pamiętam, że my tą pierwszą rundę skłanialiśmy się bardziej ku temu, aby zapisać ją na konto René. No, ale w każdym razie ta pierwsza była jeszcze taka bliska, dwie następne już były tak. Już takie pod dyktando Rake. No, ta przewaga siły fizycznej, ten tański clinch też się nie pokazała źle wcale Marion. To nie była taka, pomimo że no już tych dwóch rundek przegrała później ewidentnie, ale charakter miała, tej głowy broniła, tylko po prostu miała duży problem z tą siłą fizyczną rywalki. Też jakieś fajne tam były w stójce parę akcji, było ładnych, te proste krzyżowe ciosy z obu stron wchodziły. Także fajna walka, tam trochę pod siatką obracania też było, zmieniała się często sytuacja, raz jedna, raz druga plecami na siatce. Także nie była tylko tłem Marion, no ale przegrała tą walkę zasłużenie, ładne zwycięstwo Pennington, no i ta siła fizyczna zrobiła swoje. No widać, bo miałem wrażenie, że jest naprawdę, ma siły więcej, jakby była z kategorii wagowej wyżej, jak oglądałem tą walkę razem z tobą. To prawda, a jeżeli chodzi o charakter, to polecam, jeżeli nie widzieliście, to polecam nadrobić walkę, która była co-main eventem tej gali. Pojedynek Josha Emmetta z Shane'em Burgosem, no niesamowity pojedynek i tutaj Emmett wygrywa tą walkę, mimo że w pierwszych minutach, na samym początku już walki, doznał jakiejś kontuzji kolana. Doszło tam do skręcenia stawu kolanowego, a przewalczył 3 rundy, wygrywając pojedynek. No, to był pojedynek przed samym rozpoczęciem, już mówiliśmy, że on ma papiery na bycie walką wieczoru. Emmett, zawodnik z kowadłem w pięści, kontra Burgos, który też ma, dysponuje sporą siłą, natomiast ma taką lepiej poukładaną stójkę. No, zgadza się, to trzeba powiedzieć, że o ile Emmett ma kolana z plastiku, to jaja ma z tytanu. Widać było to właśnie przy jednej z pierwszych akcji stójkowych, skręcił się mocno i tak nie nadążyło kolano za tym, coś mu strzeliło.
Obawiam się, że to będzie jakieś uszkodzone więzadło, no dużo zdrowia dla niego, ale pomimo, że to go bolało i pomimo, że Burgos, on to widział, że Emmet no aż się krzywi, kiedy staje na tej nodze i obijał mu tą nogę bezlitośnie low kickami, ta noga uciekała, załamywała się, ale Emmet twardo stał na tej nodze i miał konsekwentnie, realizował swój plan, a plan miał taki: trafić i znokautować. Trafić prawą ręką, ustawiał lewą, bił prawą i przez trzy rundy starał się ustrzelić Burgosa, który cały czas też rewanżował mu się ciosami, chociaż tymi ciosami rzadziej trafiał lewym, trafiał często prawym, prawie w ogóle, ale obijał mu te nogi bezlitośnie, tą nogę, zwłaszcza tą zranioną. Ale Emmet pracował i zastanawialiśmy się wtedy, pamiętasz, chwili wczoraj, oglądając to, z czego ma szczękę Burgos, bo te bomby wchodziły. Tak, przez jedną rundę nawet się nie zachwiał, przed drugą rundę to samo, ale no, nawet tytanowa szczęka no, w którymś momencie zacznie nie wytrzymywać. I w trzeciej rundzie zebrał i to lewego, najpierw prostego, potem sierpa i dwa razy padł na dechy. No i tu przypieczętował swoje zwycięstwo Emmet, jeszcze tam kontrolując go w parterze, obijając z gardy. No naprawdę rewelacyjna walka, grzmoty z obu stron. Mnie aż kolano bolało, jak widziałem to, jak mu się ta noga załamuje, jak pada, no ale jaja ze stali, właściwie z tytanu. Tak samo bardzo tytanowa szczęka Burgosa. Naprawdę, no, jak on przyjmował to bez mrugnięcia okiem, te takie bomby, które niejednego innego wysłałyby na dechy albo nawet znokautowały. No ale w końcu trzecia runda, no nie wytrzymała ta szczęka. No i obawiam się, że jeżeli Burgos będzie tak dłużej walczył, to szybko swoją szczękę przeterminuje, jak Wanderlei Silva. No fajnie, że ma mocną szczękę, ale jednak to trzymanie ręki nisko, takie prowokacyjne, kiedy się zbiera po tej szczęce i zbiera, no to jednak te szare komórki w mózgu umierają, jednak ta szczęka się, no ma jakąś, każda szczęka ma określoną ilość ciosów, które jest w stanie przyjąć i tutaj dużo tych ciosów właśnie przyjął Burgos i znacznie sobie skrócił, jeżeli gwarancję swojej szczęki, to jest więcej niż pewne. No i panowie tutaj rozgrzali nasze nadzieje na main event, bo powiem szczerze, że ja spodziewałem się czegoś więcej po tym pojedynku. Nie spodziewałem się, że on potrwa pełne 5 rund, natomiast my mieliśmy troszkę zakłóceń związanych z pogodą i zanim przyłączyliśmy na laptopa transmisję, to uciekły nam bodajże 2 rundy. No niestety, ale niestety, tam się tak mało działo, że może niestety, że nam to zostało oszczędzone. Nie straciliśmy nic, wiem, że Fabian nam tutaj relacjonował, że działo się to samo, czyli Curtis Blades obalał Volkova, który zaprezentował nam zerową obronę obaleń. Bazował, tak jak ty to wspomniałeś ładnie wczoraj podczas transmisji, tylko na swoich warunkach i tym, że ma tak duży wzrost, długie kończyny, bazował, że klękał pod tą siatką zazwyczaj, a takimi kopnięciami na poślady czy na udo traktował go Blades. W każdym razie Volkov nie zachwycił, Blades się trochę spompował, bo był wyraźnie zmęczony już w piątej rundzie, natomiast zapaśniczo wygrał ten pojedynek. No zgadza się, wygrał po takiej walce bez historii. Ja z tej walki zapamiętałem najlepiej to, jak nas Fabian Warzecha wkręcił, kiedy my mieliśmy tutaj właśnie wyłączony obraz przez to, że nam zakłócenia się zrobiły. Fabian napisał, że wygrał to Volkov przez latające kolano i ja zgłupiałem przez chwilę, ale uwierzyłem, przyznam się, jakim cudem, nie? Że tam się nic nie działo, taka walka, ale myślę, może nagle się wziął, zerwał, ale oczywiście to był żart, udało się Fabianowi nas wkręcić, cała walka właśnie wyglądała tak, że kalecznie leciał pod dosyć poobalenie Blades, ale to i tak wystarczało, żeby kontrolować pod siatką Volkova i często go obalać. Volkov dokładnie no, bazował na tym, że bardzo wysoki, długie kończyny, więc łatwo było mu się podnosić z powrotem do góry, kiedy tam był sadzany. Nie miał pomysłu tego, jak wykończyć to, jak skończyć przed czasem Blades, chociaż miał trochę okazji. Jakieś tam trochę prostych nawsadzał Volkov, lewego prostego parę razy trafiał, znaczy nawet paręnaście Bladesa. Pomimo, że ciosy nie wyglądały jakoś super mocno w telewizji przynajmniej, to chyba robiły na Bladesie wrażenie. Ale i tak dowiózł sobie to swoje zwycięstwo takimi nie najładniejszymi zapasami. No, nudna walka, bez większej historii. No, jeżeli Blades ma trafić znowu na Enganu w takiej formie, to niech sobie od razu daruje tą walkę. Tak. Ja mu poradzę, bo to tylko spowoduje, że jego głowa wyleci z oktagonu.
Nie wiem, do którego z nas to pytanie, czy lubisz parówki berlinki gotowane z ketchupem? No, ale w sensie, czy że jak się gotuje, to wtedy z ketchupem, czy że najpierw ugotować, a potem dodać ketchupu? Kurczę, nie wiem, czy ja jadłem kiedyś berlinki, ale... Berlinki są dobre, jeżeli chodzi o parówki, tak. Aha, znaczy ja tak, bo ja ogólnie lubię parówki pod warunkiem, że z ostrą musztardą, bo parówki są same w sobie w mdłe w smaku. Z ketchupem mi też właśnie średnio podchodzą, bo ketchup jest taki za mało wyrazisty, ale z ostrą rosyjską musztardą, parówki, tylko takie dobre parówki, a nie takie, że papier toaletowy z wymionami szczurów pomiksowany. No to takie dobre parówki z ostrą musztardą są pycha. Aha, to do nas było. Także... No to powiedzę, ja lubię parówki berlinki z ketchupem. Jakby był pikantny ketchup, tak, to może ketchup też, tylko ale, pikantny. Ale wolałbym jednak z musztardą ostrą. A teraz bym się cofnął trochę tam na czacie, bo tu napisał Bartosz Oleś, że Jim Miller to jeden z moich ulubionych zawodników z tej starej szkoły. Pokazał, że jeszcze może być pokazać co nieco w tej dywizji. Do ścisłej czołówki nie dojdzie, ale jeszcze parę zawodników może odprawić. No właśnie, to jest to, co mówiłem, że doświadczenie swoje robi. No wiadomo, że już nie ta motoryka, to nie jest zawodnik z tych nowych czasów, taki właśnie przekrojowy, już taki typowy zawodnik MMA, ale to doświadczenie, którego sobie naprawdę sporo nazbierał i no to procentuje i może zaskoczyć takiego młodego wilka i skończyć go przed czasem. Bardzo ładnie się pokazał, jeżeli chodzi o sam ogląd walki, no bo był skazywany na porażkę nie tylko przez nas, ale i przez amerykańskich bookmacherów i pewnie przez matchmakerów, którzy zostawiali ten pojedynek, to miała być bardziej trampolina dla jego rywala, natomiast Jim Miller pokazał, że potrafi skończyć to jeszcze przed czasem, to nie był jakoś wymęczony zwycięstwo decyzją, tylko poddał ładnie, efektownie, walka zakończona nie przez odklepanie, tylko przez poddanie werbalne, mocno wygiął się tam łokieć Robertsa, także na plus i powinien dostać teraz jakąś lepszą walkę. Tak, Bartek tutaj pisze, że nie dojdzie do ścisłej czołówki, ale myślę, że coś tam powalczyć jeszcze może. O, Paweł Podkański, może dzisiaj historia i analiza Dana Hendersona. O, czyli Paweł Podkański wszedł w skórę nieobecnego dzisiaj Fabiana. Może ty chcesz, Filip, spróbować z analizą historią Dana Hendersona? Nie, ja się nie będę w to mieszał, bo nie zrobię tego tak dobrze, jak robisz to ty. A więc tak, Dan Henderson, no to pomimo, że to jest zawodnik z dawnych czasów już, ze starej szkoły, to kojarzony jest i przez nowych tutaj fanów MMA, bo on właściwie to prawie, że do teraz walczy. No wszyscy go będą kojarzyli z odprawienia Fiodora Emelianienki, tak dosyć niespodziewanie. Natomiast tak jego historia wywodzi się oczywiście z zapasów, to wiadomo, jest bazowo zapaśnikiem. Radził sobie dobrze w zapasach, przy czym, a wiesz z jakiego stylu zapaśniczego się wywodzi Dan Henderson? Nie. Z klasyka właśnie, to w Ameryce nie jest takie znowu, w Ameryce jest przeważnie tak, że jest ten folk style, który się trenuje najpierw tam w liceum i z folk style, i to jest taki styl, charakterystyczna ta sytuacja, praktycznie jest obecny tylko w amerykańskich liceach, ewentualnie tam jeszcze gdzieniegdzie na studiach. I tyle. Nie ma więcej tej ligi, tego folk style'a, tylko szkoły średnie i wyższe. A później zawodnicy, kiedy kończą uniwersytet, przechodzą sobie na styl wolny. A styl klasyczny jest taki troszeczkę w Stanach rzadszy, no ale akurat z tego stylu wywodzi się Dan Henderson, chociaż oczywiście też folk style'a trochę liznął. Miał tam spore sukcesy właśnie w tych zapasach, wyniósł sobie z tego znakomitą motorykę. I Dan Henderson ma taką specyficzną budowę. Z czym ci się kojarzy budowa Dana Hendersona? Nie wiem. Ja pamiętam, że jak zaczynałem oglądać Dana Hendersona, to byłem zdziwiony, co on tak dziwnie wygląda. A mianowicie, bo tak, wyglądał jak takie chude rączki, przy czym on wcale chudych rączek nie ma. To jest tylko takie wrażenie, bo ma tak, bardzo szerokie barki, szeroki tułów ogólnie, jak to wielu silnych ludzi, takich wywodzących się z zapasów, bardzo mocny tułów, szerokie plery i kark taki strasznie mocny, głowę ma taką trochę kwadratową i przez to jego ręce, on nie wykonywał żadnych takich ćwiczeń kulturystycznych na ręce, więc ma łapy silne, ale stosunkowo szczupłe i przez to wygląda tak troszeczkę, mi przynajmniej tak zawsze taki dysonans miałem jak go oglądałem, tak wyglądał troszeczkę dziwacznie, ale no miał właśnie taką typową zapaśniczą merytorykę, bo w Paweł Podkański Fago mnie opętał i dobrze, bo to akurat plus. Brian Siema,
Boost Game, co mieliście na obiad, to o tym za chwilę. Natomiast wracając do Hendersona, no właśnie taki specyficzny wygląd, ale diabelna motoryka. Po pierwsze strasznie silny facet, po drugie dynamiczny do tego, wydolność tak samo bardzo dobra. I on się w MMA wziął jego do MMA supportował jego bardzo dobry starszy kolega Randy Couture, który już robił karierę w MMA, był takim pierwszym amerykańskim zapaśnikiem przecierającym mocno szlak, znaczy nie pierwszym zapaśnikiem walczącym w MMA, ale takim, który naprawdę z zapaśnika doszedł do przekrojowego zawodnika. I on zauważył Dana Hendersona, z którym tam miał właśnie okazję się spotykać przy okazji różnych treningów na matach, już jako sam jako trener pracował. I zobaczył w nim potencjał i namówił go do tego, żeby zaczął trenować MMA. I dzięki Randiemu Couture'owi, który to Randy Couture pierwszy docenił, jak ważne u zapaśnika jest takie bokserskie przygotowanie chociażby, bo na przykład zapaśnicy w ogóle nie skaczą na skakankach w swoim, bo zapaśnikom to nie jest specjalnie potrzebne. Bokserzy dużo używają skakanek, żeby wyrobić sobie pracę na nogach, ten luz w poruszaniu się. Zapaśnikom to nie jest potrzebne, zawodnicy od razu ruszają na siebie i tutaj jest tam pchanie się do przodu bardzo mocne, że takie techniki ustą, żeby zwyciężyć. Natomiast takie poruszanie się lekkie na nogach zapaśnikom nie jest do niczego potrzebne i to często właśnie było widać u zapaśników, że mieli problem z poruszaniem się i tacy zawodnicy jak Krokop, dzięki temu, że opanowali dobrze poruszanie się, mogli skutecznie blokować zapaśnicze ofensywy. I Randy Couture, który właśnie po swoich walkach odkrył, jak ważna jest ta praca nad chodzeniem, nad skakanką, zaszczepił to u Dana Hendersona, dzięki czemu Dan Henderson od początku nie miał z tym większego problemu i jak na zapaśnika miał rewelacyjny dystans. Do tego to tak samo od Randy'ego Couture'a wyniósł. Randy Couture od razu zaczął z nim pracować nad uderzeniami w stójce. Pomimo, że debiutował Henderson już dawno, no to od początku pracował nad tymi bokserskimi uderzeniami, ale nie nad taką klasyczną bokserską pracą, tam przyjmowaniem, wymienianiem się unikami, tylko pracował nad one punch, one knockout, a że on miał świetną motorykę i od razu Couture i jego inni trenerzy od boksu tam wyczaili, że ma potencjał w prawej ręce, bardzo dużo się przykładał do tej prawej ręki. No i to potem widzieliśmy, że święcił triumfy knockoutami, miał prawdziwy młot w ręce i na początku wielu zawodników nie doceniało tej jego prawej ręki i cała masa zawodników, choćby Wanderlei Silva, no po prostu byli posyłani na dechy przez ten młot z prawej ręki Hendersona. I to był właściwie jeden z pierwszych zawodników, znaczy no tam przetarł mu szlaki Randy Couture, ale to pierwszy to jeszcze Rashad Evans, to był taki zawodnik, który też pokazał, że może fajnie uderzać zapaśnik, ale naprawdę takie pierwsze kowadło w łapie, dobrze połączone z pracą na nogach i z tymi zapasami, no to właśnie Dan Henderson. Do tego strasznie lubię Dana Hendersona, bo to jest przykład amerykańskiego sportowca, dlatego że on już miał swoje lata, już teraz ma swoje lata, kiedy walczył z Fiodorem, no to już weteran grubo po 40, a cały czas chłop w formie. To jest to, co mi imponuje w amerykańskim treningu, ten taki właśnie bardzo mocne przygotowanie motoryczne, czyli cały czas trening siłowy, który sprawia, że tonus jest mięśniowy, cały czas porządnie trzyma stawy, chroni przed kontuzjami kręgosłup, barki, łokcie, kolana. Do tego cały czas trening takiego stretchingu, rozciągania, że pomimo tego, że tam się już odłożyło dużo tych mikrourazów, on cały czas jest taki elastyczny, zdolny do walki, nie robi się ta sztywność, go nie wyłapuje szybko. Cały czas dobre cardio, no i to zaowocowało tym zwycięstwem nad Fiodorem, kiedy miał walczyć Fiodor z Hendersonem. Ja przyznam, no, że obu bardzo lubiłem, ale przyznam, że mimo wszystko myślałem, że to Fiodor wygra tą walkę. A tutaj niespodziewanie Henderson, mimo słabego początku, nagle wtedy, pamiętasz to Filip, jak on zaszedł Fiodorowi za plecy, przepuścił tą szarżę Fiodora takim niesamowitym zejściem w parterze, nagle znalazł się za plecami i rąbnął tak, że Fiodora odciął. Rafał Jóźwicki pisze, że hrabiego prawie zabił, no zgadza się. No, dwa razy chyba posłał go na deski Henderson.
Ja chcę sprawdzić, kiedy on toczył ostatni pojedynek. No ostatni walka to była właśnie z Fiodorem Emelianenko, ale pokazał się w rewelacyjnej dyspozycji, nie? Także... Nie toczył już nic poza walką z Fiodorem? Wydaje mi się, że nie. Nie pamiętam, żeby coś walczył. Może sprawdzić. I przynajmniej ostatnią walkę, którą ja jego zarejestrowałem, no to właśnie był ten knockout na Fiodorze Emelianenko. No ale no, wcale bym się nie zdziwił, no to już teraz w tej chwili będzie Henderson tempo miał... Tempo rozjechało. No ile masz? 50 na karku teraz będzie miał prawie, nie? Także to już jest czas. Taka ciekawostka, że chyba Krzysztof Soszyński też został wciągnięty do MMA w Stanach przez Dana Hendersona. Trenowali swego czasu dosyć sporo razem. No, ale także, pisze, że Bartosz Olej, że ostatnia walka z Bispingiem, a masz rację, tak, jeszcze się później spotkałem tak, z Bispingiem. Tak, ostatni pojedynek był z Bispingiem w 2016 no, roku. No, ale to już tutaj szczęście Bispinga było, to wszyscy wiemy, jakie to szczęście z Bispinga, że w ogóle doszedł do tego pasa UFC, udało mu się go chwilę utrzymać, tam unikając starcia z Romero, no to był Bisping mistrz kombinacji. Natomiast wracając do Hendersona, no to właśnie to, że kowadło w łapie, ale to wszystko jest zasługa tego, że baza zapaśnicza i pomimo, że już stosunkowo późno się zabrał za MMA, to od razu właśnie ta bokserska rutyna, dużo walki z cieniem, dużo chodzenia na nogach, skakanka, przyrządy bokserskie, praca nad tym kowadłem w łapie, no naprawdę no, był bardzo, bardzo mądrze poprowadzony i to także taki on spokojny, opanowany, dobrze poprowadzony, ułożony technicznie zawodnik, wykorzystano bardzo ładnie te jego mocne strony, także jak inni zapaśnicy za wszelką cenę szli tylko do tego obalenia, żeby rozbijać później w parterze uderzeniami, to Henderson tam nie bał się wchodzić w wymiany właśnie i rozbijać tym uderzeniem, taki mega dobry ofensywny styl, no i świetnie właśnie ustawiał sobie na tę prawą rękę. Umiał bić i z ofensywy, i z kontry tą prawą ręką, przez co naprawdę był groźny dla każdego. No i charakterystyczna rzecz, on miał straszny przekrój wagowy, walczył w 8-4, wygrywał, walczył w 9-3, wygrywał, walczył w ciężkiej też, tak jak z Fiodorem, i potrafił wygrywać. No to jest taki, no to jest fenomen zapaśników, no tak samo jak mamy przy Cormierze, nie? Cormier też tam w zapasach walczył w tej wadze powiedzmy średniej na MMA, aby to przełożyć na 8-4. Walczył w półciężkiej mistrz, w ciężkiej mistrz, no naprawdę zapaśnicy mają olbrzymi potencjał, jeżeli oczywiście wykonają bardzo dużo pracy, żeby dołożyć do tego jeszcze te uderzenia, poruszanie się, no i podstawy w parterze. No to zapaśnicy są strasznymi kosiorami i to jest no, pierwszym takim naprawdę ikoną zapasów, to według mnie jest Randy Couture, ale Dan Henderson no, poszedł jeszcze dalej niż Randy Couture i on to tak bardzo mocno rozwinął dzięki właśnie Couture'owi. Tutaj Przemek pyta, czy wasz zakład o czekoladę aktualny odnośnie pojedynku Wójcik-Kowalski? Oczywiście, że aktualny. No założyliśmy się, to się założyliśmy. A Przemek obstawia Wójcika. Czy ty obstawiasz Marcina? Ja obstawiam tego, Kowalskiego. Ja też stawiam na Adama Kowalskiego. Tutaj Basgame pyta, czy Oskar do RWC. No i ja jestem prawie pewny, że następny pojedynek Oskar stoczy dla organizacji RWC. Brian Blades, Volkov, cała walka przeleżana, ale fajna była. No, ja sądzę inaczej, nie była fajna. Spodziewałem się zupełnie czegoś innego i właśnie nie podobał mi się sposób, w jaki ten pojedynek się potoczył. Szkoda, że Oskar może odejść z UFC. To już nawet nie może, tylko odejdzie, bo po czterech przegranych przed czasem nikt mu już nie da szansy. A dowie się o tym Oscar w momencie, kiedy UFC odetnie mu Fight Passa, bo wszyscy zawodnicy na kontrakcie mają darmowego Fight Passa i w momencie, kiedy jego subskrypcja zostanie odłączona, to będzie wiedział, że nie jest już zawodnikiem. Natomiast wydaje mi się, że zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast nie było widać u Oscara tego nastawienia, że to jest walka o być albo nie być. Tam nie było tego ognia, no bo jednak o ten kontrakt z najlepszą organizacją MMA na świecie, kiedy twój angaż wisi tam na włosku, to trzeba jakoś walczyć o to, natomiast tutaj nie było na to w ogóle szans. Filip, ty również chcesz mi kupić czekoladę po jej walce? No też się mogę z tobą, Przemek, o to założyć. Tylko rozmawiam tutaj oczywiście o gorzkiej kokosowej z Wedla. Czy preferujesz jakąś inną czekoladę? Bo jeżeli my wygramy, to
preferujemy taką. No, czekolada jest bardzo zacna, ale co kto lubi. Natomiast Przemek, to ty będziesz kupował czekoladę. Tam nic nie mówiąc Wójcikowi, który oczywiście ma szansę w tej walce. To jest i to bardzo będzie bardzo zawodnik. Fajny pojedynek. Według będzie mnie. Bardzo ciekawy, będzie sztos, będzie ogień, przypuszczam, ale jednak stawiam na Kowalskiego. Buzgame pyta, czemu Oskar nie obalał? Też no się to jest pytanie na wagę złota. Czemu Oskar nie obalał? No, jedna próba pod koniec pierwszej rundy dojścia po nogę na wysoko, bez przygotowania, bez problemu zerwana przez Kanadyjczyka. No, a czemu tam nie było więcej? Czemu po tych pierwszych akcjach w stójce nie poszedł od razu po obalenie, kiedy tam trafił tym hakiem, zachwiał Kanadyjczykiem? Czemu? Czy to po prostu sztab nie ułożył tego gameplanu? Ale że Jakubek, który naprawdę jest świetnym trenerem, że nie wymyślił takiego planu, że nie wierzę, żeby Jakubek kazał mu tą walkę rozgrywać całą w stójce. Brian pyta, jaka walka podoba się najbardziej? No mi zdecydowanie Emmet Burgos i to polecam, jak ktoś nie widział, żeby nadrobić ten pojedynek. Jeżeli pytasz Brian na tym UFC, która walka mi się najbardziej podobała, to tak, to zdecydowanie Emmet Burgos, no stalowe jaja kontra stalowa szczęka, no naprawdę przekozacka walka, ogień. Przemek Głuszczyszyn, to chodzi o zakład. Możemy zrobić tak, że kto wygra, ten wybiera po prostu czekoladę z wedla. Wchodzę. No i dobra, przyklepane. To Przemek już tam odkładaj kasę na dwie czekolady i podpowiem ci, że w Żabce jest promocja, że jak kupujesz dwie, to jest taniej. W tym. Tak, także jak wygramy, to będziesz miał łatwiej. Tak, no z drugiej strony, jak my przegramy, no to też będziemy mieli łatwiej, użymy razem kupić, tak. Nie? I też będzie wtedy taniej, nie? Ale to Przemek, napisz, jak obstawiasz wygraną przez Wójcika decyzją, poddaniem, nokautem, jak ty to widzisz? Brian, dokładnie, no dokładnie, no diabli wiedzą, nie mam pojęcia, to by trzeba w sumie Filip, ty z Indecage, zapytajcie Jakubka, jaki to był plan na tą walkę, jestem ciekaw w ogóle, czy to, jaki tam był gameplan, o co tam chodziło, gdzie tam problem leży. No, póki co to chyba nie ma się co spodziewać wywiadów z Oskarem. Ale z Jakubkiem można zrobić. Z Jakubkiem pogadać, można nie? zrobić. No jest to te. Ja myślę, że można również spytać Pawła Kowalika jako menadżera, będzie wiedział, o co tam chodziło. No, no szkoda Oskara, na pewno nikt nie życzył mu, żeby to się tak potoczyło. Ja mówiłem przed tą walką, że to jest taki pojedynek, na który nie obstawiłbym pieniędzy. Natomiast gdzieś tam podświadomie trzymałem bardzo kciuki, żeby Oskar wygrał ten pojedynek, no tak się nie stało. Wielka szkoda. Mhm. Rafał Jóźwicki, przecież Wójcik na miękko zrobi Adasia. No, czy tak na miękko, to nie. Następny się chce zakładać. Tak, ja nie mówię, że to jest tak, że murowany faworytem jest Kowalski, bo to jest taka walka 50-50. Natomiast ja faworyzuję Kowalskiego, który według mnie jest trochę niedocenianym zawodnikiem. No, zdecydowanie jest niedoceniany. Madzion się już zawija, idzie spać, to trzymaj się Madzion, wyśpi się. Chociaż pamiętaj, Madzion, że dzisiaj za godzinę i 18 minut zaczyna się kalendarzowe lato. Także dzisiaj jest najkrótsza noc w roku, jutro jest najdłuższy dzień w roku. I kto się dzisiaj wybiera spać, to robi duży błąd. Dzisiaj trzeba świętować letnie przesilenie. No ja niestety pierwszy raz idę po 3 miesiącach, jutro na rano do pracy, także... No to lipa. Nie poświętuję. Jak czy... myślisz, Usman czy Burns? No Usman. Ja też myślę, że Usman, natomiast mega były fajne te na grupie Polska i Świat MMA, ten taki mem z plakat z filmu o Konanie Barbarzyńcy. Usman versus Burns, taki... szczuplutki murzynek i taki wielki napakowany biały. Buzzgame, czy rowerek stacjonarny jest dobry, żeby schudnąć? Mam 115 kilo. Ja myślę, że każda forma aktywności fizycznej jest dobra, żeby schudnąć, natomiast dużo zależy też od tego, co spożywasz, bo rowerek stacjonarny nie da ci nic, jeżeli będziesz po prostu jadł niezdrowo. To znaczy, nie, że nie da nic. Da ci bardzo dużo, przy czym rowerek nie jest tylko jedynym wyznacznikiem sukcesu, natomiast tak, rowerek jest dobry stacjonarny. Jak masz te 15 kg, to każda aktywność ruchowa będzie dobra. Rowerek stacjonarny też jest bardzo dobry. Rowerek stacjonarny ma ten plus, że jak wyjdziesz teraz za okno, no to pewnie zobaczysz, że chociaż za godzinę 17 minut zaczyna się lato, to tego w ogóle nie widać.
A tu możesz sobie puścić ulubiony serial w telewizji, możesz sobie puścić podcast, który nagrywamy, cokolwiek co lubisz i pedałować na rowerku. Ważne jest, żebyś najlepiej pedałował no, tą godzinę dziennie, bo to jest wysiłek taki aerobowy i spalanie tłuszczu zaczyna się dopiero po około 20 minutach, bo najpierw organizm musi spalić glikogen, czyli cukier mięśniowy. Na początku pracuje na tym cukrze mięśniowym. To następuje po około 20-25 może minutach i po tym czasie zaczyna się spalać tkanka tłuszczowa. Do tego bardzo dobrze jest zrobić sobie co jakiś czas przyspieszenia na rowerku, nie pedałować w jednostajnym tempie, tylko co jakiś czas zrobić takie kilkunastosekundowe przyspieszenie. To ci pospina trochę nogi, to ci spowoduje trochę, że oddech przyspieszy, ale dzięki temu mięśnie się wzmocną, płuca się wzmocnią, serce się wzmocni i wzmocni się, przyspieszy się metabolizm potreningowy. Będzie się więcej kalorii spalało, kiedy będziesz sobie odpoczywał, zwłaszcza w nocy się więcej hormonu wzrostu wydzieli. Rowerek jak mocno popedałujesz właśnie, zakwaszają się bardzo nogi, a w nocy w reakcji na wydzielanie się kwasu mlekowego organizm wydziela dużo hormonu wzrostu, który powoduje szybsze spalanie się tkanki tłuszczowej. Także najlepiej sobie popedałować godzinkę, może tam dojdzie, puścić sobie film, który trwa półtorej godziny, sobie pedałować przez te półtorej godzinki. Ważne, żeby to robić regularnie, no i minimum pół godziny, a najlepiej godzinę pedałować i z czasem dojść do takich przyspieszeń. Ja pamiętam, jak miałem kontuzję kolana, przez pół roku pedałowałem na stacjonarnym rowerku i byłem bardzo zadowolony z efektu, właśnie oglądałem telewizję i zasuwałem. Ja mam takiego znajomego, który ma tendencję do dotycia i do właśnie osiągania wagi podobnej do twojej, do 110-115 kg, natomiast lubi być też aktywny fizycznie i dużo spacerować. I to są takie spacery po 50-60 km. I w momencie, kiedy wybuchła pandemia i był zakaz wychodzenia z domu tego takiego swobodnego, zakupił sobie bieżnię i spaceruje na bieżni, dalej w tempie, nie biega na tej bieżni, tylko spaceruje, natomiast robi dalej te spacery po 50-60 km, oglądając przy tym telewizor. No, można i tak, zgadza się, natomiast a tutaj rowerek jest bardzo Rafał poprawia, że to był Adesanya z kostą na plakacie. A, prawda, masz rację Rafał, masz rację. Panie Tomek, co ty mi z tym panie? Mówi normalnie Tomek, racja, Adesanya z kostą. A co ja powiedziałem, że Adesanya z kim? Nie, Usman Berlin. A, z Usmanem, dobra, racja. BuzzGame, dzięki za radę, trzymamy kciuki. Obyś był wytrwały w aktywności fizycznej, bo to nie tylko tutaj chodzi o zgubienie wagi, ale ja na przykład się dużo lepiej czuję, kiedy jestem aktywny fizycznie, niż jakbym nie robił nic. Tak, z wagą może być tak, że można być dobrze umięśnionym, oprócz tego mieć trochę tam tkanki tłuszczowej i wyglądać na grubego, ale być naprawdę silnym, sprawnym, z dobrą kondycją, mocnym sercem. A wygląd to taka trochę drugorzędowa cecha. No najważniejsze, żeby być silnym i zdrowym. A jak już jesteś silny i zdrowy, to wtedy się można troszczyć o wygląd. Wiadomo, trzeba pić dużo wody do tego, troszeczkę więcej białka, troszeczkę mniej cukrów prostych i wtedy się wszystko będzie ładnie samo spalało. Jak się żre dużo czekolady, tak jak my z Filipem teraz, więc to akurat nie naśladujcie nas, jeżeli chcecie schudnąć, no ale ta czekolada jest naprawdę pyszna. A jak odstawicie czekoladę i jak wywalicie z obiadu, jak na obiad jest przeważnie mięso, warzywa i ziemniaki, wywalcie ziemniaki, zostawcie sobie mięso z warzywami i ta waga sama w dół będzie leciała. Tutaj jeszcze, korzystając z okazji, chcę przypomnieć, że spotykamy się w środę. Myślę, że gdzieś o godzinie 20:00 będziemy typowali najbliższą galę Babylon MMA, ale będzie też specjalny gość. Mianowicie Tomasz Babiloński pewnie odpowie na kilka moich bądź naszych pytań, ale jeżeli będą jakieś fajne pytania od Was, to też je zadam na pewno Tomkowi, o ile czas pozwoli, bo Tomek Babiloński będzie pewnie z nami gdzieś tam z 20-30 minutek, ale już Was zapraszamy na środowego live'a. Rafał Jóźwicki się śmieje i dobra bomba, to rozumiem, że chodzi Ci o to zbijanie wagi, w sensie sterydy. I to jest właśnie, no Rafał sobie tu pół żartem, pół serio mówi, no dobra bomba wcale nie jest taka dobra, jeżeli ktoś ma problem taki, że za dużo waży, chce zgubić wagę, to owszem, przyjmowanie jakichś preparatów testosteronowych może spowodować, że szybciej zgubi obwód w pasie, wybuduje szybciej mięśnie, ale w którymś momencie będzie musiał przestać brać ten testosteron i wtedy będzie miał potężny efekt jojo, bo przyspieszony metabolizm, zwiększone przyswajanie białka, które ten testosteron spowoduje,
to się odwróci po tym, kiedy skończy brać ten testosteron, bo nagle spadnie ilość testosteronu w organizmie, człowiek będzie trochę zblokowany, wtedy metabolizm zacznie zwalniać, ta synteza białka będzie dużo mniejsza, mięśnie zaczną spadać, apetyt, który na testosteronie się poprawi, zostanie, bo to nie jest tak, że jak się przyzwyczai do lepszego apetytu. Znam masę przykładów, że właśnie chłopaki wchodziły sobie na bombę, żeby zrobić formę na lato, zrobiły formę na lato, a potem w zimie był dramat i następne lato to jako ponczuszki już dochodzili, także to z tą bombą to ja bym uważał, lepiej sobie po prostu poćwiczyć. Przemek Błuszczyszyn, zamiast typować Babilon MMA, to proszę o typowanie najbliższego UFC. To zrobimy tak, że po typowaniu Babilonu MMA dołożymy kartę główną UFC i będzie z głowy. Typowanie Babilonu już jest przybite, także tutaj już tego nie odwołamy. Gość zaproszony, więc nie będziemy zmieniali planów. No tutaj ciekawe pojedynki, no szczególnie Dustin Poirier z Danem Hookerem. No fajnie się zapowiada. No w ogóle teraz trzeba przyznać, że teraz tak jak mieliśmy tą posuchę przez tyle czasu, to teraz te gale no, odważnie się wysypują. Idzie to w pay-per-view i się to ładnie rozwija. Rose Namajunas czy Jessica Andrade? No, tą walkę mieliśmy okazję już typować, bo ten pojedynek miał się odbyć już dużo wcześniej w którymś odcinku naszego podcastu, nie pamiętam już którego, ale na pewno przed dziesiątką. Typowaliśmy tą walkę. No, ciężki pojedynek, no, ale ja jednak jestem skłonny bardziej wytypować tutaj Jessica jako zwyciężczynię tej walki. Wiem, że Paula na przykład mocno typuje Rose i to nie tylko dlatego, że jest jej wielką fanką, ale ze względu na umiejętności, których ja jej wcale nie ujmuję. Natomiast, o, Mara Romero Borello. Ja myślałem, że po ostatniej walce już jej nie zobaczymy. To jest ta zawodniczka zawieszona we włoskim związku. Natomiast dostaje jeszcze szansę w UFC i wystąpi na kolejnej gali. Fabian mnie właśnie wczoraj uświadomił. No to tak. Włoskie judo i skoksowane włoskie judo powraca na UFC. A co do tych gali UFC, no to ta wczorajsza była jedną z najsłabszych. Tutaj nie mówię o rozpisce, po prostu po tym, co działo się w oktagonie, no poziom na pewno podniosła walka Burgosa z Emmetem. I tym uratowało tą galę, natomiast cała gala nie porwała, jeżeli o mnie chodzi. Jan czy Aldo? Nie no, Petr Jan, bez dwóch zdań. To taka walka bardziej dla Aldo po prostu z szacunku i z tego, że tam miał ją obiecaną. Widziałbym na przykład Sterlinga bardziej z Petrem Janem niż Jose Aldo. Może być, Przemek. No dobra, to tak zrobimy. Jeżeli pasuje, to ogarniemy Babilon MMA, porozmawiamy z Tomkiem Babilońskim, a potem wytypujemy te pojedynki z gali UFC, która będzie w najbliższą sobotę. Widzę tutaj Villante z Greenem też, Felipe Lins, który walczył już chyba na którejś z tych gal po wiadomo jakim okresie. Nie możemy mówić o tym głośno, bo YouTube, algorytmy YouTube'a, wszystkie nazwy związane z tym, co panowało w ostatnich miesiącach na całym świecie, ucinają zasięgi. Więc to tak trochę rodem z Harry'ego Pottera. Sami wiecie, o czym mówię. Natomiast tutaj, Brian, odniosę się do tego twojego jeszcze, czy Rose, czy Jessica. Ta karta walk ogólnie UFC 251 jest tak świetna, a że do tego dochodzi jeszcze gala KSW 53, która jest w tym samym dniu, że ja się, powiem szczerze, nie mogę już doczekać tego 11 lipca i tu już Was mogę zapewnić, że wytypujemy, znaczy skomentujemy obydwie gale razem z Tomkiem od początku do końca, także co najmniej 12 godzin będziecie mieli okazję z nami spędzić. No, to będzie długa noc, będzie ciężko to wytrzymać, ale warto będzie, najpierw KSW, potem UFC.
powinno być fajnie, także będziemy musieli przygotować sobie jakieś albo syropy na gardło. No ja powiem ci, że po wczorajszych 10 godzinach gadania dzisiaj wstałem z lekkim bólem gardła. Przemek Głuszczyszyn, 11 lipca, prawdziwe światło, jaram się, no ja się bardzo jaram galą KSW 53, jaką kartę tam zestawili, jaram się bardzo UFC 251, także naprawdę to święto dla nas, dla kibiców MMA i mam nadzieję, że tak zapowiadają się te walki na papierze, oddadzą to w klatce. Damy radę, panowie, wytrzymamy, no wytrzymamy. Ej, wiecie co? Whaley Zank mi zdjęcie na Instagramie polubiła, mogę wam screenshota wysłać na priv. Nie musisz nam wysyłać screenshota, no to dobrze, że Whaley Zank polubiła ci zdjęcie. Na pewno na to zdjęcie naprowadził ją któryś z hashtagów, którego użyłeś pod zdjęciem, także... Ale to powiem ci, że ten, no może Whaley Zank szuka męża, więc wiesz, Brian. Tylko uważaj, nie wracaj pijany po nocach do domu, bo Whaley ma z czego przyłożyć. Ale z drugiej strony, jak sobie pójdziesz z nią na imprezę, to nawet nie będziesz musiał rąk z kieszeni wyjmować, jak coś się będzie działo. A tam było wcześniej też pytanie odnośnie krwawego sportu do ciebie. Jakbyś się zachował, pracując tam na bramce przy okazji tej gali, kiedy kibice jednej z drużyn piłkarskich chcieliby wtargnąć do pomieszczenia, w którym odbywa się gala. Ale to w sensie, że gdybym tam, ja pracował na gali krwawy sport na bramce, czy co? Czy... Tak, gdybyś ty pracował na bramce podczas gali krwawy sport. Gdyby tam do kibiców przyleciało, tak? Tak, jakbyś się zachował. Tam wiem, że było takie pytanie, chcę się teraz scrollować, bo to było... A to Góral chyba pytał, widziałem, możliwe. Coś mi mignęło. Ale to w sensie, że sam bym tam stał na bramce? Nie, stoję sobie tak jak w Monty Pythonie, Świętym Graalu, stoję sobie na bramce, a tu wali cały ten. To by mnie rozdeptali, jakbym tam sam stał sam na bramce, no to co bym zrobił? Chociaż pamiętam, kiedyś podobną sytuację miałem, jak byłem, jeszcze był ze mną tutaj jeden z obecnych na czacie dzisiaj chłopaków, który chyba już poszedł, nie wiem czy jeszcze jest. Byliśmy na bramce we dwóch i nagle przyleciało kilkunastu kibiców właśnie, ale no to wtedy wiadomo, nagle z dwóch i kilkunastu rozdeptają nas i tyle będzie, ale udało się... No, przegadywaniem, gadaniem udało się dogadać, nie? Kibice wbrew pozorom to wcale nie są tacy głupi ludzie, znaczy zależy, no, wszędzie są głupi ludzie i w policji, i u kibiców, i wśród lekarzy, i strażaków, wszędzie, natomiast i z nimi da się dogadać, jeżeli to są tacy prawdziwi chuligani, co przychodzą się bić z innymi chuliganami, to się da im czasami wytłumaczyć, żeby nie mieszali w to normalnych ludzi i nie psuli imprez sportowych, nie? Normalny kibic, taki prawdziwy chuligan to akurat zrozumie. Rafał Wiświcki pisze, że tam poszły w róg sprzęty i pręty, no to przykro niestety, nie? To nie popieram czegoś takiego, jak się chcą chłopaki bić ze sobą, niech się mówią w lesie na pięści, a jeżeli demolowanie jakichś imprez sportowych i to jeszcze sprzętami i prętami, no to słabo niestety. Mam nadzieję, że tam nikomu nic się nie stało, ale to co gala się odbyła do końca, nie było przerwania gali. Tak, ale w oparach gazu pieprzowego. Aha. Bo tam chyba z 30 osób wtargnęło jednak na tą galę, został użyty gaz, no i potem zawodnicy odczuwali skutki tego walcząc. Natomiast Paweł Podkański pytam, lepsza karta UFC 249 czy UFC 251? No ciężkie pytanie. Tam mieliśmy walkę Fergusona z Gaethje, świetny pojedynek, był Donald Cerrone z Pettisem, był Francis Ngannou z Rozenstrukiem. No... Chyba jednak 249, natomiast te combo tego 11 lipca, że to jest KSW 53 z tak ładną kartą walki i UFC 251, bardziej oczekuję na tę walkę, mimo że UFC 249 to była ta gala pierwsza po tym okresie wiadomo jakim. Paweł Podkański pisze, że Zank to według mnie najbardziej hot zawodniczka UFC. Znaczy, no jest zaraz za Royem Nelsonem. O, dobre. Znaczy, kurczę, tak wiesz, no nie wiem, chiński typu rodzaj to nie jest dokładnie mój typ. Nie wiem, czy tobie się Chinki podobają. Nie. Nic nie jeszcze Chinki z tak szerokimi plecami.
A tam czasami wysportowane takie dziewczyny, takie trochę szersze, jest paru ładnych dziewczyn, takich wywodzących się z jakichś sportów, nie wiem, takich właśnie sportu walki czy siłowych, co jeszcze, no pomimo tej budowy takiej trochę męskiej, jeszcze wyglądają całkiem kobieco i ładnie w związku z tym, ale czy Weili Zhang, no oczywiście gusta dyskusji nie podlegają. Jak się komuś podobają, to okej, okay, ale zdaje się, że Zhang tutaj już się na Briana Yo nastawiła, więc to tutaj, to teraz Brian będzie działał. Ale patrz, jakie korzyści. Będziesz chłopakiem zawodniczki, mistrzyni UFC, dotkniesz sobie pasa. Tutaj widzę, zeszliśmy na te tematy kibicowskie, nie będziemy tego roztrząsać, bo nie o tym jest ten podcast. Znaczy tematy kibicowskie, to było tak, dotyczyło gali niestety, co prawda. Tak. Takiej gali krwawy sport, a tam też jakieś walki MMA były. Jedna zawodowa były. Chyba była i ze dwie albo trzy te półzawodowe. Pisze Rafał Jóźwicki, że jest tam sporo poturbowanych chłopaków. No, nie lubię tego. Jeżeli... No nie, nie fajne to jest, jeżeli... Na imprezach sportowych tak, takie rzeczy to, no, się dzieją. Mariusz wspominał też wczoraj na studiu przed UFC sytuację z ubiegłorocznego KSW, kiedy Robert Soldic walczył z Krystianem Kaszubowskim i tam też racice poleciały i Mariusz na ważeniu dostał tą racicą, bo chciał sobie pierwszy rozstawić sprzęt przed wywiadami, także no... Co to jest racica? Świńska racica. Czemu rzucali świńskimi racicami? No nie wiem, tego ci nie powiem. W muzułmanina to bym zrozumiał, ale tam chyba nie ma... Myślę, że to jest spowodowane tymi klubowymi... No tak, domyślam się, bo to jest Krystian Kaszubowski, to kibic, tak, ale czemu świńskie? To jest tak, w muzułmanów się rzuca jakimś tam smalcem czy takim boczkiem, nie? No nieważne, w każdym razie było to tutaj przytoczone przez Łukasza, że podobna sytuacja była z Adamem Wieczorkiem na UFC w Gdańsku. Także no, nie fajnie, jak to się zdarza na imprezach sportowych. No, część zawodników jest właśnie związana z tym światem kibiców piłki nożnej. I gdzieś to się potem odbija, natomiast cierpią na tym imprezy sportowe, cierpią na tym kibice, cierpią na tym organizator, bo zazwyczaj po takim wtargnięciu najbardziej dostaje po dupie organizator. No niestety, także... Paweł Podkański, fajna taka Chinka, buzi daje, adidasy uszyje. No, myślę, że ona to by sobie kupiła tam fabrykę adidasów. Tutaj Hubert Konecki wyjaśnił, dlatego świńskie racice. No ja nie chciałem mówić na głos skąd, bo też... Aha, Arka Gdynia, taka tam świnia. A, rozumiem. No, to w każdym razie, no, niech tam kibice załatwiają swoje sprawy, najlepiej na gołe pięści w lesie, bez sprzętu i nie na galach MMA, nie na takich imprezach, no bo to później tylko... To niestety źle wpływa. A w telewizji cierpi MMA jako środowisko, bo w telewizji w wiadomościach czy tam w różnych innych dziennikach pokazują, jak to nasze społeczeństwo MMA jest zepsute i sami właśnie gangsterzy i kibice. A no to tak nie do końca wygląda, więc... No, co prawda kibiców akurat jest dużo w MMA, gangsterów może nie, ale kibiców dużo, no bo to jednak takie chłopaki, którym imponuje taki styl bycia, taki właśnie twardy. No i to według mnie słusznie, że kibice trenują sporty walki, bo znam paru kibiców, którzy tam w młodości latali z siekierami, a potem jak zaczęli trenować, no to już łażą bez sprzętów, bo jak nabrali tam umiejętności, no to nie potrzebują już takiego czegoś i ułożyło im się w głowie pod tym względem. No ale no, po co psuć galę? Poza tym to jest tak, no wychodzi zawodnik, dajmy na to Arki Gdynia się bić, no i przyłażą tam, nie wiem, kibice Lechii Gdańsk pewnie, no i psują mu występ, no ale potem będzie na innej gali walczył kibic Lechii Gdańsk, i to co przyleci Arka, będzie mu psuła występ, i takie błędne koło tak się robi, nie? Niech po prostu kto walczy na gali, to niech walczy na gali, a jak chłopaki się później chcą umówić w lesie, niech się umówią w lesie. No, no proszę, Brian tu chwali, że Amanda Ribas polubiła jego zdjęcie, a Jermaine Sterling też polubił, mam kolegów z UFC, no to nic, tylko gratulować, Brian. My już będziemy powoli kończyć, bo to już chyba 2 godziny, tak, 2 godziny już sobie z Wami rozmawiamy, podsumowaliśmy galę FM3, podsumowaliśmy galę UFC. Realizatorsko gala FM mi nie przypadła do gustu, natomiast pojedynki spełniły moje oczekiwania.
Bardzo ładny występ Wojtka Janusza, bardzo ładna walka Maćka Różańskiego. No ten mołdawski Bułgar trenujący w Irlandii, no też widać, że może będzie jeszcze o nim głośno. No trochę zawiodła ta walka Piskorza z Grabińskim. No Materla, tego się spodziewałem, tam mogliśmy się licytować o minuty, także... Ale sportowo bardzo fajnie. Tak, tak, także przyjemnie spędziłem te 10 godzin tutaj przed mikrofonem, wspólnie z niektórymi z Was, którzy są tutaj z nami dzisiaj. Zwracam się też z prośbą o zostawienie łapki w górę, bo to zwiększa tylko nasze zasięgi i ten podcast dociera do większej liczby osób, a mamy już fajną rzeszę fanów, mam nadzieję, że będziemy się rozwijać, będzie tego... tych wyświetleń coraz więcej. No my też staramy się systematycznie, po każdej gali jesteśmy z podsumowaniem. Zdarzają się też tematy nie tylko z podsumowaniem typowania, tematy okołosportowe, jak historie z bramek, czy dosyć popularne Q&A, które może też zrobimy w niedalekiej przyszłości. No i także chłopaki, pamiętajcie, że dzisiaj najkrótsza noc w roku, dzisiaj letnie przesilenie, jutro już o 23:44, czyli dokładnie za godzinę co do minuty zacznie się lato kalendarzowe. Pomimo, że pogoda nie pokazuje, że to lato, to mam nadzieję, że jednak lato będzie gorące, upalne i częste burze będą. No ale kto świętuje dzisiaj letnie przesilenie, no to trzymam kciuki. Jak ktoś będzie starał się dzisiaj wykąpać w wodzie, no to będzie ciężko, ale może dacie radę. No i co? Trzymajcie się w takim razie. W środę się słyszymy razem z właścicielem Babilonu, Tomkiem Babilońskim. I fajnie, dzięki. Ja jeszcze polecam, zanim się pożegnamy, u nas na kanale jest nowy odcinek MMA Talk Show, czyli tej serii Mariusza, która jest naprawdę świetna. Niekoniecznie rozmowy o samym MMA z ludźmi z MMA. A gościem odcinka, który miał dzisiaj premierę, była Joanna Jędrzejczyk. Sam jeszcze nie widziałem, ale na pewno nadrobię i z tego co wiem, mocno, mocno taki mięsisty odcinek, także polecam bardzo. Także do usłyszenia w środę. Wiadomo, łapka w górę musi iść, zwłaszcza najlepsza część ITC, czyli MMA Śląskim Okiem. Dzięki Przemek. Dzięki Przemo, dzięki. Do usłyszenia, trzymajcie się i słyszymy się w środę. Strzała, trzymajcie się.